Ajakidzi brali swój początek od Ajakosa, króla Myrmidonów, którego synem był Peleus, a wnukiem Achilles. Ród ten miał od dawien dawna rządzić Molossami, jednym z ludów od wieków zamieszkujących w krainie zwanej przez Hellenów Epiros, czyli Epirze. Nazwa ta oznaczała po prostu stały ląd i prawdopodobnie miała na celu odróżnienie tego terenu, określanego tym mianem, od pobliskich wysp jońskich. Górzysta, gęsto zalesiona i wyjątkowo dzika kraina egzystowała na peryferiach helleńskiego świata. Wielu Greków stanowczo odmawiało przyznania Epirotom jakiegokolwiek stopnia pokrewieństwa z mieszkańcami Aten, Teb czy Sparty. W dzisiejszej nauce dominuje pogląd Nicolasa Hammonda, który Epirotów, podobnie jak Macedończyków, uważał za lud posługujący się jednym z dialektów dawnej Greki. Dla południowców jedni i drudzy uchodzili jednak za barbarzyńców pielęgnujących archaiczne zwyczaje, takie jak na przykład monarchia. Epiroci byli dzielnymi i nieustępliwymi pasterzami, znacznie biedniejszymi od swoich kuzynów z południa i rzadko mieszającymi się do ich spraw. Przynajmniej do czasu. Epiroci byli znani z zamiłowania do polowań. Czynności, w której pomagały im wielkie, specjalnie w tym celu hodowane gatunki psów, zwanych molosami, od epirockiego plemienia, którym rządzili Ajakidzi. Arystoteles pisał o tych zwierzętach, cytuję: w rasie molosów psy używane do polowań nie różnią się pod żadnym względem od innych, podczas gdy te, które zajmują się podążaniem za owcami, są większe i bardziej zaciekłe w ataku na dzikie zwierzęta. Epiroci mieli czasem w zwyczaju wykorzystywać wielkie molosy także w potyczkach ze swoimi wrogami. Początki dynastii Ajakidów spowite są legendarnym mrokiem, z którego potomkowie Ajakosa wyłaniają się dopiero podczas wojen perskich, gdy król Admetus, który przyjął na swoim dworze szukającego schronienia Temistoklesa, ateńskiego bohatera wojen perskich, który jednak, tak jak wielu przed nim i po nim, popadł w niełaskę w oczach wybrednych współobywateli. Ajakidzi egzystowali na peryferiach tzw. cywilizowanego świata, sporadycznie jedynie mieszając się w sprawy Hellenów. W końcu IV wieku przed naszą erą, podobnie jak wszystkie daty w tym epizodzie, epiroccy górale zostali uzależnieni przez Macedończyków Filipa II, który nawet pojął za żonę księżniczkę z plemienia molosów. Według Plutarcha dziewczynę w młodości zwano Polikseną. Po weselu z Filipem otrzymała nowe imię – Myrtale. Jakiś czas później przybrała trzecie z kolei, to pod jakim zapisała się w historii – Olimpias. Jest prawdopodobne, że imię Olimpias małżonka Filipa przywdziała w roku 356, w którym zaprzęg króla Macedończyków odniósł zwycięstwo podczas słynnych igrzysk w peloponeskiej Olimpii. W czerwcu tego samego roku Myrtale Olimpias wydała na świat małego Aleksandra. Poprzez małżeństwo Olimpias i Filipa Ajakidzi związali się z Argeadami, potomkowie Achillesa z jednej i Heraklesa z drugiej. To nie był zresztą ostatni tego typu przypadek. Ostatni macedoński król z dynastii Argeadów, Aleksander, syn Aleksandra, ponownie miał ożenić się z epirocką księżniczką z plemienia molosów, Deidamią, dla której Olimpias była cioteczną babcią. Małżeństwo między krewnymi nie doszło jednak do skutku. Młody król został wcześniej, około 309 roku, zamordowany na polecenie Kassandra, realnego pana Macedonii. Deidamia została wkrótce wydana za innego, prominentnego Macedończyka, Demetriusza Poliorketesa. Jakie znaczenie w tej historii ma ta niezbyt znana epirocka księżniczka? Już wyjaśniam. Jedna z sióstr Olimpias, Troas, wyszła za Arybasa, króla molosów, zaś owocem tego małżeństwa był Ajakides, ojciec Deidami i jej znacznie słynniejszego brata, Pyrrusa. Greckie imię Pyrros oznacza ni mniej ni więcej, a rudy, ryży, rudzielec,
i sporadycznie powtarza się wśród kolejnych pokoleń Ajakidów, którzy nadając swoim dzieciom takie właśnie imię, chcieli nawiązać do syna Achillesa, Neoptolemosa, zwanego też Pyrrhosem. Mały Pyrrhus przyszedł na świat w roku 319, 4 lata po śmierci wielkiego Aleksandra, którego imperium właśnie zaczynało implodować od wewnątrz, rozrywane w toku kolejnych wojen, toczonych niemal bez przerwy przez makiawelicznych diadochów, jego następców. Maleńki Pyrrhus był więc dzięki Olimpias dość odległym krewniakiem wielkiego Macedończyka. W przeciwieństwie do Aleksandra, Pyrrhus od małego musiał stawić czoło licznym przeciwnościom losu. Przede wszystkim jego ojciec Ajakides podczas wojen diadochów postawił wszystko na przegraną stronę. Wsparł mianowicie Olimpias i Poliperchona, którzy jak wiemy nie zdołali pokonać Kassandra. Król Molossów ruszył nawet w 317 roku z odsieczą oblężonej w Pydnie matce Aleksandra, ale po drodze musiał stawić czoło rebelii we własnej armii. Spora część epirotów nie chciała pakować się w coś, co już na tym etapie wyglądało jak przegrana sprawa. Ajakides pozwolił niechętnym odejść do domów. Sam zaś został z siłami tak niewielkimi, że nie był w stanie nic wskórać. Pydna upadła, Olimpias straciła życie, Kassander zaś nie zapominał i nie wybaczał. Pozycja Ajakidesa została osłabiona, a Molossowie sami w pewnym momencie wygnali niepopularnego władcę, który poniósł śmierć w 313 roku w przegranej bitwie z Filipem, bratem Kassandra. Siepacze tego ostatniego ruszyli do Epiru, aby zgładzić także pierworodnego syna Ajakidesa, 5-letniego Pyrrhusa. Chłopiec zdołał jednak zbiec na północ, do Illyrii, wywieziony przez kilku wiernych ojcu przyjaciół. Na miejscu uciekinierzy upadli do stóp władcy plemienia Taulantiów, starego Glaukiasa. Tego samego, który ponad 2 dekady wcześniej zdołał otoczyć w niesprzyjającym terenie wojsko Aleksandra podczas jego bałkańskiej kampanii. Macedończyk wyszedł z tarapatów obronną ręką, a sam Glaukias musiał salwować się ucieczką. Pomimo tych niepowodzeń zdołał utrzymać tron i nawet przeżyć syna Filipa. Cóż, Aleksander był prawdziwą supernową, oślepiającą widzów błyskawiczną, niespodziewaną, lecz dość krótką eksplozją. Gwiazda Glaukiasa zaś tliła się długo, gdzieś w tle. Stary wódz Illirów nie był wcale jakimś szczególnym przyjacielem zabitego Ajakidesa, pomimo tego postanowił otoczyć jego syna opieką. Według Plutarcha miała go do tego przekonać postawa bezbronnego malca, który szczególnie poruszył serce jego żony. Naturalnie bardziej prawdopodobne jest, że przebiegły Glaukias dostrzegł w chłopcu szansę na wywieranie wpływu w sercu Epiru, co musiało mieć dla niego spore znaczenie. Tak duże, że błyskawicznie odrzucił hojną ofertę Kassandra, który głowę Pyrrhusa wycenił na 200 talentów. Chłopiec dorastał na dworze Glaukiasa, a swojemu gospodarzowi nigdy nie zapomniał gościny. W 306 roku 13-letni Pyrrhus zdołał z pomocą Illirów odzyskać tron Molossów. Cieszył się nim jednak zaledwie 4 lata. W 302 roku został wygnany przez Kassandra, który widział w Epirze swojego podopiecznego, Neoptolemosa, kuzyna Pyrrhusa. Nastoletni Pyrrhus, nie widząc dla siebie miejsca w ojczyźnie, dołączył do szalejącego wówczas w Helladzie Demetriusza Poliorketesa i razem z nim wyruszył do Azji Mniejszej, gdzie w 301 roku w olbrzymim starciu pod Ipsos miały zdecydować się losy diadochów Aleksandra. 18-latek miał pokazać się z jak najlepszej strony, szarżując na prawym skrzydle razem z Demetriuszem. Nie zdołał jednak w żaden sposób odmienić losów bitwy, która okazała się pełną klęską Antygonidów. Ojciec Demetriusza, 80-letni Antygon Jednooki, poległ na placu boju, rozstając się z życiem i olbrzymimi ambicjami. Jego syn nie zamierzał jednak tak łatwo dać za wygraną. Plutarch w swoich Żywotach Sławnych Mężów zestawiał bohaterów przeszłości w pary. Każdemu Hellenowi odpowiadać miał jakiś Rzymianin. Demetriusza zestawił z Markiem Antoniuszem, dostrzegając pewne podobieństwa w biografiach obu wodzów.
Obaj byli odważni, świetnie odnajdywali się na placu boju i w gąszczu intryg. Kochali wino, śpiew i kobiety. Były jednak między nimi pewne różnice, szczególnie gdy musieli stawić czoło przeciwnościom losu. Antoniusz po nieudanej wyprawie przeciwko Partom, a potem klęsce pod Actium, pogrążał się na jakiś czas w depresji, izolacji i pijaństwie. Demetriusz po każdej ze swoich klęsk, a miał ich w trakcie życia całkiem sporo, z pewnością więcej od Antoniusza, od razu podejmował kontrofensywę, ze zdwojoną siłą i determinacją. W pewnym sensie dwaj awanturnicy, Pyrrhus i Demetriusz, najbarwniejsze postaci swojej epoki były niemal lustrzanymi odbiciami. Syn Jednookiego był 18 lat starszy od młodego Molossa, ale prędko znalazł z nim wspólny język. Obie rodziny połączyły się więzami małżeństwa. Demetriusz pojął bowiem za kolejną już żonę Deidamię, siostrę Pyrrhusa, obiecaną niegdyś Aleksandrowi, synowi Aleksandra. Klęska pod Ipsos zwaliła gmach monarchii Antygonidów, którzy stracili niemal wszystkie ziemie w Azji, rozszarpane przez pozostałych diadochów. Lizymach wziął większą część Azji Mniejszej. Brat Kassandra, Pleistarchos, który brał udział w bitwie i bardzo chciał być królem, otrzymał Cylicję, jak się miało okazać, nie na długo. Seleukos zagarnął pozostałe domeny Antygonidów. Ptolemeusza z początku wykluczono z podziału łupów, gdyż jak wiemy, nie pojawił się na placu boju. Pomimo tego, król Egiptu w swoim stylu skorzystał z sytuacji i zagarnął południową część Celesyrii, obiecanej Seleukosowi. Król Babilonu ostro zaprotestował, ale nie podjął działań zbrojnych. Zbyt wiele zawdzięczał królowi Egiptu, który 10 lat wcześniej pomógł mu odzyskać Babilonię. Seleukos uchodził za człowieka pamiętającego wyświadczone mu przysługi. Teraz więc nie zamierzał mścić się na Ptolemeuszu. Pomimo tego ziarno niezgody między dwoma dynastiami zostało zasiane, a kolejne pokolenia z obu rodów będą prowadzić regularne wojny o panowanie nad spornym rejonem, równie istotnym dla jednych jak i drugich. Celesyria była dla Seleukidów oknem na Morze Śródziemne, zapewniającym dostęp do portów i handlu bez pośredników. Dla Ptolemeuszy zaś kraina ta była swoistą miedzą, zapewniającą ich państwu, zagrożonemu wyłącznie od strony Azji, tak potrzebną głębię strategiczną. Epoka diadochów nie była wyłącznie czasem wojen, intryg i zbrodni, chociaż takie wrażenie można wynieść słuchając poświęconych jej epizodów na tym kanale, czy nawet czytając teksty źródłowe, np. Diodora skupiającego się wyłącznie na aspekcie politycznych zmagań. Olbrzymie skarby perskich królów, gromadzone przez dwa stulecia, a teraz uwolnione przez Aleksandra i jego następców, zalały imperium, ożywiając gospodarkę. W tle trwała wielka helleńska emigracja na wschód. Każdy znalazł miejsce w nowym imperium. Seleukos i Ptolemeusz szczególnie chętnie starali się przyciągnąć do swoich królestw nowych osadników, tzw. kleruchów, widząc w nich helleński fundament dla swoich rządów. Z tych osadników rekrutowała się także spora część sił zbrojnych nowych monarchii. Spora, lecz nie decydująca. W ośrodkach szkoleniowych odziedziczonych jeszcze po Aleksandrze trenowano do walki w macedońskiej falandze dziesiątki tysięcy Azjatów. Jednego z nich możemy nawet zobaczyć na nieistniejącym już fresku z grobowca Kincza. Malowidło wykonane w ostatnich dekadach IV wieku przedstawia jeźdźca z ksystonem szarżującego na przerażonego piechura. Pieszy wojownik ma bardzo ciemny kolor skóry, do tego jego ubiór od razu zdradza orientalne pochodzenie. Jest jednak jeden element pozornie niepasujący do całości. Tarczę, jaką posługuje się ten Azjata bądź Afrykanin, zdobi bowiem symbol identyczny z gwiazdą Argeadów lub słońcem Werginy, jak czasami określa się godło dynastii panującej w ówczesnej Macedonii. Czarnoskóry wojownik jest więc najprawdopodobniej którymś z tak zwanych epigonów, azjatyckich żołnierzy trenowanych na zlecenie Aleksandra w macedońskich sposobach walki. Tuż przed śmiercią w babilońskim Opis król miał uczestniczyć w defiladzie pierwszego rocznika epigonów liczącego 30 tysięcy żołnierzy.
Ich szkolenie miało trwać 4 lata. Można więc, idąc tokiem myślenia Davida Karunanithiego, przypuszczać, że kolejne kilkadziesiąt tysięcy takich epigonów również szkoliło się na modłę swoich zdobywców. Macedoński podbój Azji nie był pokojową przechadzką. Hellenizacja zaś była zaledwie jednym z jego efektów ubocznych. W toku kampanii Aleksandra śmierć mogło ponieść nawet 1 000 000 osób. Była to hekatomba właściwie niespotykana w dotychczasowych konfliktach zbrojnych w regionie. Pomimo tego pojawiające się czasem porównania króla Macedończyków do Hitlera, Stalina czy nawet Chingischana noszą znamiona umysłowej indolencji. Macedończycy nie budowali obozów koncentracyjnych i gułagów, niezbyt często podpisywali się pod szowinistycznymi teoriami Arystotelesa, właściwie od samego początku dopuszczali do służby w armii i administracji ludność lokalną. Do tego nie stronili od mariaży z kobietami wywodzącymi się z lokalnych elit. Aleksander poślubił Baktryjkę i 2 Persjanki, Hefajstion Persjankę, podobnie Lizymach. Seleukos związał się z Apameą, córką z Pitamenesa, a jej syn został następcą tronu. Pyrrhus miał 5 żon, 2 z nich wywodziły się zaś z plemion iliryjskich i pajońskich. Filip II miał żony m.in. z Ilirii i z Scytii. Macedończycy byli zdobywcami, a ci w tamtych czasach, tak jak zresztą w każdych innych, zawsze egzekwowali jakąś formę dominacji nad podbitą ludnością. Ta macedońska okazała się na tyle znośna, że monarchie zbudowane na zgliszczach państwa Achemenidów przetrwać miały aż do podbojów Rzymian i Partów. Najdłużej nad Nilem, od 332 do 30 roku, czyli 3 stulecia i 2 lata. W świecie, jaki wyłonił się z kurzu i chaosu Ipsos, radość ze zwycięstwa koalicjantów nad Antygonem prędko ustąpiła miejsca nieufności, a czasem wręcz wrogości jednych przeciwko drugim. Seleukos i Lizymach mieli największy udział w sukcesie, stąd nikogo nie dziwiło, że to oni zagarnęli najwięcej ziem pokonanego. Potęga Lizymacha wzmogła się jednak niewiarygodnie ze względu na zdobycie przez niego pełnej kontroli nad cieśninami oddzielającymi Azję od Europy. Dominacja nad biegnącym tutaj morskim szlakiem handlowym pozwalała na pobieranie olbrzymich wpływów z ceł handlowych. To zaś, razem z wpływami z trackich kopalni srebra i złota, prędko uczyniło surowego króla Tracji prawdziwym Krezusem. Państwo Lizymacha blokowało możliwości ekspansji zachodniej Seleukidom, a wschodniej Kassandrowi. Ten ostatni skierował swój wzrok na zachód, uzależniając resztę Hellady i Epiru. Jego wojska wtargnęły wkrótce na wyspy jońskie, szczególnie zaś Korkyrę, dzisiejsze Korfu. Być może już wtedy król Macedonii rozważał ekspansję na Półwysep Apeniński w kierunku Wielkiej Grecji. Jeżeli tak było, to z pewnością przeliczył siły. Korkyra była bowiem przedmiotem szczególnej troski Agatoklesa, tyrana Syrakus, który za nic w świecie nie zamierzał ułatwić Macedończykom wkroczenia do Italii. Przedsięwzięcia, do którego panowanie nad tą wyspą było niezbędne. Agatokles zdołał prędko wyprzeć Kassandra z Korkyry. W przyszłości zaś tyran Syrakus i samozwańczy król Sycylii wyda jedną ze swoich córek, Lanassę, za Pyrrhusa, wręczając mu przy okazji wiano w postaci spornej wyspy. Agatokles najwyraźniej widział w królu Molosów mniejsze zagrożenie od władców potężniejszej Macedonii. Atmosfera między macedońskimi królestwami gęstniała, a w tej nowej rzeczywistości, gotującej się od intryg, spisków i wzajemnej nieufności, światełko nadziei zabłysło dla Demetriusza. Po klęsce pod Ipsos Antygonida utracił wszystkie ziemie w Azji i większość w Helladzie, za wyjątkiem garstki strategicznie ważnych nadmorskich fortec rozsianych po Morzu Egejskim i na wybrzeżach Celesyrii. W jego rękach pozostawał choćby potężny Tyr i Sydon. Demetriusz był w stanie zachować kontrolę nad tymi enklawami dzięki lojalnym dowódcom, ciągle wierzącym w gwiazdę Antygonidów oraz, a może przede wszystkim, dzięki olbrzymiej flocie.
Ptolemeusz ciągle nie zdołał podnieść się po katastrofie pod Salaminą cypryjską w 306 roku, więc dysponujący liczącą kilkaset okrętów flotą, Demetriusz stał się prawdziwym królem morza. Pozostali władcy prędko dostrzegli, że ciągle muszą się liczyć z młodszym i nieobliczalnym awanturnikiem. Seleukos co prawda tuż po zwycięstwie zburzył dawną stolicę Jednookiego, ale nie zamierzał w nieskończoność okazywać wrogości jego dynastii. Jako pierwszy dostrzegł profity ze współpracy z Poliorketesem. Chcąc przeciągnąć króla mórz na swoją stronę, zaproponował mu sojusz wzmocniony mariażem. Król Azji poprosił Demetriusza o rękę jego córki, Stratonikę. Pana i pannę młodą dzieliło zapewne około 4 dekad, ale w żaden sposób nie przeszkadzało to zawarciu małżeństwa w roku 300. Uroczystością towarzyszyła zabawa i atrakcje na niespotykaną skalę. Seleukos najpierw gościł swojego teścia i nową małżonkę na wybrzeżu, nie szczędząc wydatków. Demetriusz odwdzięczał się w podobny sposób, zapraszając zięcia na uczty organizowane na swoich wielkich statkach, które po prawdzie były jego królestwem. Plutarch zachował dla nas opis, jak wielkie wrażenie wywoływały na współczesnych te drogocenne zabawki syna Antygona. Podczas jednej z kampanii w Cylicji pod murami miasta Soli miało kiedyś spotkać się dwóch zajadłych przeciwników, Demetriusz i Lizymach. Ten drugi pewnego dnia zaproponował krótką przerwę w działaniach zbrojnych, prosząc Poliorketesa o prezentację jego machin oblężniczych i floty. Zawsze skory do błyszczenia Demetriusz miał z zadowoleniem rozwinąć przed królem Tracji cały swój arsenał, tłumacząc jednocześnie działanie każdej machiny. Lizymach miał skwitować prezentację nieukrywanym podziwem. W 300 roku przewrotny los uśmiechnął się do Poliorketesa nie pierwszy i nie ostatni raz. Uśmiech ten, jak zawsze zdradliwy, trwał tylko przez krótką chwilę. Wkrótce nowy teść Seleukosa znowu musiał walczyć niemal z wszystkimi. Początki były jednak obiecujące. Krótko po małżeństwie Seleukos pomógł Demetriuszowi w podboju Cylicji, zajmowanej dotychczas przez Pleistarchosa, brata Kassandra. Królowanie, o którym tak bardzo marzył syn Antypatra, prędko się zakończyło, a on sam musiał uchodzić z powrotem do Pelli, gdzie mógł jedynie wnosić skargi przed obliczem starszego brata i obecnej na dworze Filii, pierwszej małżonki Demetriusza. Relacje Poliorketesa i Seleukosa prędko jednak się popsuły. Miesiąc miodowy dwóch ambitnych wodzów skończył się, gdy Seleukos bez większych ceregieli zaproponował teściowi odkupienie jego portowych fortec w Celesyrii, szczególnie zaś Tyru i Sydonu. Król Azji oferował dobre pieniądze, ale Poliorketes za nic nie zamierzał pozbywać się miast dających mu szansę wpływu na sytuację w Azji. Miał nawet wściekły powiedzieć, że nawet 1000 takich porażek jak ta pod Ipsos nie zmuszą go do płacenia za przywilej nazywania się teściem Seleuka. Król Azji nie zamierzał się targować. Zawiązał sojusz z pozostałymi władcami i wszyscy razem, jak za nie tak dawnych lat, przypuścili atak na odizolowane enklawy Antygonidy. Wszystkie ziemie, jakie miał pod swoją władzą w Azji, wkrótce wpadły w ręce koalicjantów. Zdołał jednak zachować flotę i część posiadłości w Helladzie. Córka wydana za Seleukosa nie była w stanie w żaden sposób wpłynąć na losy ojca. Stratonikę zapisała się w historii jako bohaterka kilku innych barwnych historii. Jedna z nich dotyczyła następcy tronu, Antiocha. Pierworodny syn Seleukosa z miejsca zapałał gorącym uczuciem do swojej macochy. Ze zrozumiałych przyczyn nie był jednak w stanie zmaterializować swoich pragnień. Pożądanie, jakie odczuwał do Stratoniki, było jednak tak silne, że dusząc je w sobie, Antioch poważnie zapadł na zdrowiu. Los następcy tronu leżał mocno na sercu Seleukosa, który przysyłał do młodzieńca kolejnych lekarzy. Każdy z nich rozkładał jednak bezradnie ręce. W końcu na dworze pojawił się Erazistratos. Nowy lekarz, podejrzewając duchowe podłoże dolegliwości, zaczął pracę od obserwacji chorego. Szczególnie gdy odwiedzali go członkowie rodziny i dworzanie.
prędko zauważył, że Antioch gwałtownie zmienia się za każdym razem, gdy przy jego łożu pojawia się macocha. Domyślając się przyczyn niedyspozycji, udał się triumfalnie do Seleuka, oznajmiając mu, że przyczyną choroby jego syna jest niewyjawiona miłość. Obiektem zainteresowania młodego Antiocha miała być żona Erazistratosa. Zaskoczony Seleukos od razu miał nagabywać lekarza, aby ten dla dobra królestwa i w zamian za olbrzymią nagrodę oczywiście oddał młodzieńcowi swoją małżonkę. Erazistratos wykręcał się jednak umiejętnie, sugerując, że nawet król nie uczyniłby takiego gestu dla swojego syna. Ugodzony Seleukos stanowczo zaprzeczył, oznajmiając przy świadkach, że bez wahania rozstałby się ze Stratonikę, gdyby to miało przywrócić zdrowie ukochanemu synowi. Przebiegły lekarz w tym momencie, trzymając władcę za słowo, oznajmił, że w takim razie nie jest on już do niczego na tym dworze potrzebny, bowiem król sam dzierży w swoim ręku lekarstwo dla syna. Antioch zaś zakochał się nie w jego żonie, lecz właśnie w Stratonikę. Zaskoczony diagnozą Seleukos przyrzekł oddać żonę Antiochowi. Wkrótce spełnił zaś swoje słowo. Następca tronu miał prędko wyzdrowieć, a sama Stratonikę urodziła mu 5 dzieci. Sama historia została najprawdopodobniej wymyślona jakiś czas po dość trudno wytłumaczalnym zajściu, jakim było oddanie przez Seleuka swojej młodej żony następcy tronu. Być może starzejący się władca widział w tym szansę na dodatkowe umocnienie panowania syna, którego dzieci byłyby w ten sposób spokrewnione zarówno z Antygonidami, jak Antypatrydami. W końcu matka Stratonike była córką samego Antypatra. Seleukos rozsądnie mógł przeczuwać, że Antioch będzie miał szansę na spłodzenie większej ilości potomków z nową małżonką, a do tego dzieci te nie będą dla niego konkurencją. Według Lukiana z Samosaty, Stratonikę miała w przyszłości na skutek jakiejś choroby stracić wszystkie włosy. Nie przeszkodziło to królowej w zorganizowaniu konkursu poetyckiego, w którym zadaniem konkurentów miało być stworzenie wiersza wychwalającego jej piękne włosy. Poeci dwoili się i troili w staraniach, aby stworzyć fantastyczny opis nieistniejących, gęstych loków królowej. Gdy jego córka stawała się panią Azji, Demetriusz z typową dla siebie determinacją zaczynał od nowa budowę swojego imperium, na horyzoncie widząc siebie odbudowującego królestwo Jednookiego. W Helladzie pewną pomocą był dlań młody Pyrrhus, który lojalnie wspierał sprawę swojego wodza. Do czasu. Po nierozstrzygniętych walkach z ludźmi Ptolemeusza Demetriusz zdołał zawrzeć pokój z królem Egiptu. Jednym z warunków jego dotrzymania było wysłanie nad Nil zakładników. Jednym z nich miał być właśnie Pyrrhus, który zresztą nie miał nic przeciwko takiej sposobności. Zakładnikami byli zawsze członkowie rodzin panujących lub wysoko postawieni przyjaciele jednej ze stron. Stąd na przyjmującym ich dworze byli traktowani z honorami, uczestnicząc w życiu dworu i lokalnych elit. 20-letni Pyrrhus z miejsca skradł serca Ptolemeusza i jego małżonki. Epirota prędko zrozumiał, jak wielkie znaczenie odgrywa na dworze w Aleksandrii Berenika. Od samego więc początku swojego pobytu starał się wkraść w jej łaski. Jego plan powiódł się tak dalece, że królowa Egiptu oddała mu rękę Antygony, swojej córki z poprzedniego małżeństwa. Pyrrhus nawiązał też bardzo bliską relację z samym Ptolemeuszem, na którym wielkie wrażenie zrobiła jego sprawność w łowach, lekkoatletyce i walce wręcz. Dwaj mężczyźni zawarli bliską przyjaźń, niemal ojcowsko-synowską, która przetrwać miała lata. Kilkanaście lat później, gdy Pyrrhus będzie walczył z Lizymachem o panowanie w Macedonii, przebiegły król Tracji spreparuje list rzekomo nadany przez Ptolemeusza, a adresowany do Pyrrhusa. Król Molossów już w pierwszym zdaniu wykryje fałszerstwo. List będzie bowiem zaczynał się od standardowych w środowisku macedońskich królów grzeczności. Król Ptolemeusz królowi Pyrrhusowi. Pozdrowienia. W rzeczywistości król Egiptu swoje listy do Pyrrhusa zaczynał słowami. Ojciec do syna. Pozdrowienia.
Król Molosów był sierotą, pozbawioną ojca we wczesnym dzieciństwie. Jest bardzo możliwe, że w Ptolemeuszu faktycznie znalazł substytut dla utraconego wiele lat wcześniej Ajakidesa. Ptolemeusz prędko dostrzegł wielki talent w młodym Epirocie. Zdołał przeciągnąć go na swoją stronę, a następnie, wzmocniwszy kontyngentem najemników, wysłał w podróż do Epiru, po władzę należną mu z racji pochodzenia. Wyprawa miała miejsce w 297 roku, tuż po śmierci Kassandra, którego twardych, lecz sprawnych rządów nie byli w stanie skutecznie powtórzyć jego synowie. Pierwszy z nich, Filip IV, zmarł po zaledwie kilku miesiącach, na skutek choroby, tak samo jak ojciec. Macedończycy, nie mogąc się zdecydować między dwoma pozostałymi synami Kassandra, postanowili, korzystając z wcześniejszych precedensów, wprowadzić na tron obu jednocześnie. Antypater i Aleksander V zostali więc królami Macedonii i, jak nie trudno się domyślić, prędko zaczęli toczyć ze sobą bezlitosną walkę, w którą zaangażowała się ich matka, Tesalonika, przyrodnia siostra Aleksandra Wielkiego. Chaos w Macedonii wykorzystał Ptolemeusz, instalując w Epirze swojego człowieka, Pyrrusa. Dokładnie 10 lat wcześniej młody Ajakida został w ten sam sposób na iliryjskich oszczepach osadzony na tronie Molosów. Teraz pomagali mu Egipcjanie. Sytuację młodzieńca komplikował fakt, że Molosowie mieli już króla Neoptolemosa zainstalowanego kilka lat wcześniej przez Kassandra. W obliczu ptolemejskich najemników pragmatyczni epiroci uznali, że lepiej pójść drogą sąsiedniej Macedonii i uznać na tronie dwóch władców. Zapewne liczyli po cichu, że obaj królowie postarają się, każdy w swoim zakresie, pozbyć się konkurenta i sytuacja wkrótce wróci do normy bez konieczności prowadzenia walk z cudzoziemskimi, zawodowymi najemnikami czy wyniszczających wojen domowych. Molosowie byli niewielkim ludem i ciężko było przez dłuższy czas uzasadnić panowanie nad nimi dwóch władców, do tego wyraźnie nienawidzących siebie nawzajem. Historię piszą zwycięzcy, tak więc w wersji wydarzeń przekazanej nam przez Plutarcha całą winę za rozlew krwi, do jakiego doszło, ponosi Neoptolemos. Miał on planować skrytobójczy zamach na życie drugiego króla, ale robił to tak ostentacyjnie, wtajemniczając w to mnóstwo przyjaciół i członków swojej świty, że zanim zdążył podnieść rękę na Pyrrusa, tamten zdołał go ubiec. W 297 roku syn Ajakidesa został jedynowładcą, królem Molosów i hegemonem Symmachii panepirockiej, skupiającej pozostałe plemiona zamieszkujące tę krainę. Jego władza była daleka od absolutnej, nie mógł swobodnie prowadzić polityki zagranicznej, szczególnie zaś wypowiadać wojen. Epir stanowił wówczas federację niejednokrotnie zwaśnionych plemion, a władza hegemonów, takich jak Pyrrus, była dość powierzchowna. Na wielu płaszczyznach nowy król musiał szukać konsensusu z przedstawicielami poszczególnych plemion. Król Molosów nie należał do bogatych. Pyrrus, jak pisze Krzysztof Kęciek, uważał za cenny dar prezent w postaci dwóch par wołów i pługa. Takie były realia peryferyjnego królestwa i punktu, z jakiego startować miał przyszły orzeł Epiru, zupełnie nieporównywalne do tych, z jakich zaczynał swój marsz na wschód Aleksander. Ten drugi, mając zaledwie 20 lat, przejął władzę w najsilniejszym królestwie na Bałkanach, co prawda mocno zadłużonym polityką zbrojeniową jego ojca, ale ciągle generującym bardzo duże przychody, szczególnie z kopalni w masywie Pangajonu. Pyrrusowy Epir był krainą zaludnioną przez ułamek populacji Macedonii, położoną z dala od najważniejszych szlaków handlowych. Jedną z niewielu zalet tej ziemi była względna bliskość do Italii, co gwarantowało jakiś udział w wymianie handlowej z leżącą na południu tamtego półwyspu Wielką Grecją. Dzięki górzystości i dużemu zalesieniu Epir był także krainą trudno dostępną dla najeźdźców, nie mówiąc już o utrzymaniu nad nim dłuższej okupacji. To jednak oznaczało również niewielką dostępność gruntów ornych i spore upośledzenie tutejszego rolnictwa. Pyrrus nie oddał władzy nad Epirem aż do swojej śmierci. Plutarch jest dla nas najcenniejszym źródłem anegdot o zachowaniu, charakterze i wyglądzie króla Molossów. Pyrrus miał swoją aparycją budzić więcej strachu niż szacunku.
Zachowane do naszych czasów popiersia przedstawiają go jako młodego mężczyznę z gęstą czupryną i bokobrodami, zapewne rudymi. Na popiersiu z Neapolu król ma na głowie hełm przystrojony liśćmi dębu, świętego drzewa Epiru. Według źródeł nakrycie głowy miały dodatkowo zdobić rogi kozła i potężna kita z końskiego włosia, umożliwiająca rozpoznanie Pyrrusa na placu boju. Plutarch donosi, że cechą rozpoznawczą wodza były zęby. Miały być one mianowicie zrośnięte ze sobą, albo takie też robiły wrażenie. Cała górna linia zębów wyglądać miała jak jedna kość, z lekka jedynie zaznaczonymi rowkami, sugerującymi, że w rzeczywistości Pyrrus miał jakieś zęby. Trudno wyjaśnić te rewelacje, chociaż w stomatologii mamy do czynienia z zębami zrośniętymi, zlanymi czy bliźniaczymi. Najczęściej ta przypadłość dotyka jednak dzieci, posiadające zęby mleczne. U dorosłych to rzadkość. Do tego najczęściej zrośnięte ze sobą są nie więcej niż dwa zęby. Wytłumaczenie fenomenu szczęki Pyrrusa jest więc niemożliwe. Z pewnością jednak jego aparycja była dość niecodzienna. Uzębienie nie było jedyną wyróżniającą się cechą syna Ajakidesa. Był on bowiem także uzdrowicielem. Plutarch donosi, że Pyrrusowi już od młodości przypisywano magiczne umiejętności. Miał on za pomocą dużego palca prawej stopy leczyć choroby i dolegliwości dotykające śledzione. Chorzy uskarżający się na ten organ zewsząd przybywali do młodego króla, prosząc o uzdrawiający dotyk. Pyrrus nigdy nie odmawiał pomocy, a za usługę tę zawsze pobierał to samo wynagrodzenie. Białego koguta, w ogóle nie zwracając uwagi na majętność pacjentów. Składał koguta w ofierze, a następnie delikatnie dotykał okolic śledziony pacjentów palcem prawej stopy. Ludzie powiadali, że wiele lat później, już po oczyszczeniu stosu pogrzebowego króla Molossów, wśród popiołów znaleziono ów palec, zachowany w całości, nietknięty przez płomienie. Syn Ajakidesa myślał tylko i wyłącznie o wojnie i podbojach, co zresztą uważał za jedyne godne prawdziwego króla zajęcie. Gdy podczas jednej z uczt jacyś goście zapytali go, który z dwóch sławnych fletnistów jest jego zdaniem lepszy, Pyrrus bez wahania odrzekł, zupełnie nie na temat, że Polyperchon był dobrym generałem. W walce bywał bezlitosny i nieustępliwy, ale z kolei wobec przyjaciół wykazywał się podobno wielką hojnością i łagodnością. Gdy jeden z jego druhów, Eropos, zmarł niespodziewanie, Pyrrus miał podobno z nieukrywanym żalem powiedzieć, że nie zdążył odpłacić się zmarłemu za jakąś dawną przysługę. Bywał łaskawy nawet wobec tych, którzy nie darzyli go sympatią. Po zajęciu helleńskiej Ambraki, którą uczynił swoją nową stolicą, król musiał znosić publiczne obelgi jednego z tutejszych greckich obywateli, który nie mógł pogodzić się z utratą niezależności swojej polis, a przy tym nic sobie nie robił z majestatu władcy Molossów. Grek miał mieszać Pyrrusa z błotem, nie przebierając w słowach, nawet w jego obecności. W końcu jacyś dworzanie zwrócili władcy uwagę, że powinien wygnać poddanego. Pyrrus jednak stwierdził, że gdyby tak uczynił, wówczas ów delikwent pójdzie w świat i będzie obrażał jego imię w wielu miejscach, co będzie słyszeć wiele uszu. Niech sobie więc siedzi w tej Ambraki, gdzie audytorium ograniczać się będzie do jego sąsiadów. Jakiś czas później, już podczas wojen z Rzymianami, Pyrrus przejął władzę w Tarencie, któremu z początku przyszedł jedynie na pomoc. Jego wojskowa dyktatura nie spodobała się jakimś młodzieńcom, którzy mocno podchmieleni winem mieli głośno znieważać króla Molossów w jakiejś karczmie. Doszło to do uszu jakichś szpicli, dzięki którym młodych mężczyzn prędko aresztowano i postawiono przed obliczem króla. Gdy zapytał ich, czy to prawda, że znieważali go publicznie, większość z nich milczała, ale jeden miał hardo krzyknąć, że tak. Znieważali go i robiliby to dalej, gdyby nie skończyło się im wino. Rozbawiony tą szczerością Pyrrus machnął ręką i puścił Tarentyńczyków wolno. Pomimo skłonności do wojaczki, Pyrrus miał w zwyczaju zawsze zaczynać od dyplomatycznego rozwiązania ewentualnego konfliktu. Do walki przystępował jedynie wtedy, gdy negocjacje prowadzone najczęściej przez jego zaufanego przyjaciela
Kineasza zawodziły. Młody król miał nawet mawiać, że elokwencja Kineasza dała mu więcej miast niż jego własna biegłość w operowaniu orężem. Tuż po objęciu władzy, Pyrrhus rozpoczął ekspansję w bezpośrednim sąsiedztwie Epiru, zajmując ostatnie niezależne greckie polis nad Morzem Jońskim. Dzięki małżeństwu z Lanassą, córką tyrana Syrakus, Agatoklesa, wszedł w posiadanie cennej Korkyry. Małżonce, jednej z pięciu, jakie pojął, prędko jednak zbrzydł związek z panem Epiru. Oficjalnie miały jej doskwierać względy, jakie mąż okazywał pozostałym żonom, szczególnie tym pochodzącym z barbarzyńskich szczepów bałkańskich. Lanassa prawdopodobnie prędko zrozumiała, że nie będzie w stanie odgrywać pierwszych skrzypiec na dodatkowo niezbyt zasobnym dworze, zaś o swoją pozycję musi walczyć z kilkoma innymi kobietami, które w jej mniemaniu pochodziły ze znacznie mniej zaszczytnych rodów. Możliwe też, że krewki Pyrrhus miał lepsze relacje z kobietami z Paionii czy Ilirii, które były wychowywane w innym duchu aniżeli Greczynki spędzające życie zamknięte w czterech ścianach swoich rodzinnych domostw. Z Ilirii pochodziła przecież Audata, żona Filipa II, a także jej wojownicza córka Kynane i równie energiczna Adea Eurydyka, o których mówiłem wcześniej. Lanassa w pewnym momencie postanowiła porzucić Pyrrhusa na korzyść innego mężczyzny. Tym był zaś Demetriusz, wówczas król Macedonii. I w tym momencie koniecznie muszę opowiedzieć, co też porabiał Demetriusz od ostatniej katastrofy, jaka spadła na niego po niezbyt udanym wydaniu córki za Seleukosa. Poliorketes w swoim stylu nie dał za wygraną, nawet wtedy, gdy stracił wszystkie ziemie w Azji, łącznie z Sydonem, Tyrem i świeżo zdobytą Cylicją. Rozpoczął podbój Hellady. Na pierwszy rzut poszły Ateny, które mogły spodziewać się najgorszego. W przededniu bitwy pod Ipsos Demetriusz bawił w mieście bogini Ateny, gdzie podejmowano go niczym boga. Tak po prawdzie to oficjalnie uznano go przecież za brata córki Zeusa i przyznano kwatery na Akropolu. Demetriusz pamiętał o tych wyróżnieniach, to też tym większe było jego zaskoczenie, gdy po klęsce pod Ipsos zastał bramy miasta zamknięte, a ludność jednoznacznie wrogą wobec jego osoby. Taki obrót wydarzeń odebrał podobno jako szczególną niegodziwość, obiecując Ateńczykom zemstę w przyszłości. W 294 roku, po kilkunastomiesięcznym oblężeniu, Ateny skapitulowały. Sytuacja wewnątrz murów była krytyczna, głównie ze względu na szczelną blokadę morską, jaką flota Demetriusza zdołała otoczyć gród. Ateny poległy od broni, w której niegdyś same przewyższały konkurentów. Czasy ich dominacji na morzu minęły bezpowrotnie. Morska blokada była szczególnie skuteczna z racji bezwzględności Poliorketesa. Co jakiś czas do miasta próbowali się dostać przemytnicy, zarabiający krocie na transporcie żywności, ale proceder ustał, gdy z rozkazu Demetriusza, na oczach oblężonych mieszkańców, dokonano egzekucji całej załogi jednego z takich statków. Miasto głodowało. Plutarch przytacza kilka anegdot obrazujących katastrofalną sytuację, jaka zapanowała w mieście. Filozof Epikur, mieszkający wówczas w Atenach, razem ze swoimi uczniami miał codziennie wydzielać im dokładnie odmierzony przydział fasoli, którą liczył ziarnko po ziarnku. W innym domu, zamieszkanym przez nieznaną nam rodzinę, ojciec i syn mieli rzucić się sobie z nożami do gardeł w walce o truchło martwej myszy. W 294 roku Ateny, będące na skraju wyczerpania, po śmierci licznych obywateli, otworzyły bramy. W końcu nic gorszego nie mogło ich już spotkać, prawda? Demetriusza oczekiwano jak Nemezis, bogini zemsty, przeznaczenia i sprawiedliwej odpłaty za przewinienia. Poliorketes po triumfalnym wkroczeniu do miasta nakazał całej ludności zebrać się w największym teatrze. Tam długo kazał na siebie czekać, dodatkowo podgrzewając atmosferę. Gdy jednak wyszedł na orchestrę, czyli miejsce znajdujące się między sceną a widownią, z którego podczas sztuk przemawiali aktorzy bądź śpiewały chóry, jego słowa zaskoczyły wszystkich.
Demetriusz wybaczał mieszkańcom wszelkie przewiny. W niepamięć puszczał ich niegodziwości, a widząc opłakany stan, w jakim się znaleźli, obiecał im natychmiast olbrzymie ilości zboża. Ludzie nie wierzyli własnym uszom. Kilka lat wcześniej uznali go za Boga i żywą wyrocznie. Teraz naprawdę uwierzyli w jego nadprzyrodzone cechy charakteru. Oczywiście Bóg Demetriusz nie omieszkał profilaktycznie osadzić swojego garnizonu w lokalnej cytadeli. Kazał także bez zwłoki ukrzyżować swoich 13 najbardziej prominentnych przeciwników. Było to jednak nic wobec tego, czego spodziewali się Ateńczycy. W końcu w beockim Orchomenos Demetriusz ukrzyżował 80 osób, a tutaj w największej greckiej polis jedynie 13. Znajcie łaskę Pana. Fantastycznej atmosfery nie zepsuł nawet mały nietakt okazany przez jednego z obecnych w teatrze Ateńczyków. Gdy Demetriusz przemawiał do zebranych w dialekcie attyckim, popełnił jakiś błąd językowy, czego nie omieszkał głośno wytknąć mu któryś z widzów. Po tej uwadze Demetriusz zamilkł, a w teatrze zapadła grobowa cisza. Po chwili jednak, już uśmiechnięty, syn Jednookiego oznajmił zebranym, że za tę poprawkę dorzuci im jeszcze parę ton zboża. Ludzie szaleli z radości, pogrążeni w czymś, co 2000 lecia później będzie się określało mianem syndromu sztokholmskiego. Wyzwalając Helladę z rąk poprzednich wyzwolicieli, Demetriusz nie zapominał także o folgowaniu swojej skłonności do przyjemności i namiętności, szczególnie do pięknych, starszych kobiet. A taką miała być Kratezipolis, synowa Poliperchona, starego generała, który kilka lat wcześniej, po zabiciu Heraklesa, ostatniego syna Aleksandra Wielkiego, zniknął z kart historii. Kratezipolis po śmierci swojego męża, a syna Poliperchona, musiała stanąć przed trudnym wyzwaniem. Jakim było utrzymanie pozycji, jaką miała do tej pory w Sykionie, ważnym mieście na Peloponezie? Jako kobieta była lekceważona, ale jedynie przez chwilę. Gdy jej siepacze bez litości ukrzyżowali 30 malkontentów sprzeciwiających się niespotykanym w Helladzie rządom kobiety, głosy sprzeciwu ucichły. Kratezipolis przejęła władzę w Sykionie, a potem na jakiś czas także w Koryncie, o którego strategicznej istotności nie muszę nawet mówić. Według jednej z pikantnych anegdot ze starożytności, pani Sykionu miała nawiązać kontakt z Demetriuszem i obiecać mu tajemne spotkanie, zapewne w interesach. Ale złośliwi Grecy, jak to Grecy, przypisywali Kratezipolis chęć odbycia stosunku z człowiekiem, który był w swoim życiu już królem, bogiem, wyrocznią, władcą mórz, a nawet bratem samej Ateny. Do spotkania doszło, ale Demetriusz musiał rzekomo uciekać, gdyż w ostatniej chwili zorientował się, że czyhający na jego życie przeciwnicy również dowiedzieli się o schadzce. Już był w ogródku, już witał się z gąską, a tu taki pech. Zdobyte po długim oblężeniu Ateny były jednym z najważniejszych przystanków na drodze do dominacji w Helladzie, a w dalszej kolejności zdobycia upragnionej Macedonii. Tuż po upadku miasta los zdawał się ponownie uśmiechnąć do Poliorketesa. Gdy zajmował się porządkowaniem spraw w zdobytej Helladzie, przybyli do niego posłowie z Macedonii. W ojczyźnie Demetriusza panowało od niemal 3 lat dwóch skłóconych ze sobą braci – Aleksander V i Antypater. Synowie Kassandra i Tesalonike szczerze się nienawidzili, prowadząc otwartą wojnę. Ta zaś przynosiła pierwsze ofiary. Tesalonika sprzyjała Aleksandrowi, za co spotkała ją śmierć z ręki Antypatra. Matkobójstwo było w kulturze helleńskiej niewybaczalną zbrodnią, za którą delikwenta miały, niczym legendarnego Orestesa, ścigać Erynie, demony zemsty. Młodego Antypatra jednak jakoś niespecjalnie prześladowały, może były zajęte. W każdym razie ludzie musieli wziąć sprawy w swoje ręce. Aleksander poprosił Demetriusza o pomoc w walce z bratem matkobójcą. Musiał być wyjątkowo zdesperowany, skoro uciekł się do czynu, który można porównać jedynie z wpuszczeniem lisa do kurnika. Poliorketes bez zastanowienia rzucił wszystko, co zatrzymywało go w Helladzie i pognał na północ. Gdy stanął razem z armią na macedońskiej granicy, na spotkanie wyjechał mu młody Aleksander. Uprzejmy, lecz nieco zmieszany.
Demetriusz nie wiedział bowiem, że młody król Macedonii poprosił o pomoc także Pyrrusa. Król Molossów zaś miał do Macedonii znacznie bliżej, zdążył więc już przybyć, przegnać Antypatra i w zamian zainkasować wynagrodzenie w postaci kilku przygranicznych prowincji, które skwapliwie włączył do swojego królestwa. Demetriusz nie był już potrzebny. Co gorsza, nie był nawet mile widziany. Obaj władcy starali się robić dobrą minę do złej gry, udając kurtuazję i grzeczności. Aleksander wydał ucztę dla Demetriusza, który oczywiście przybył na nią, jednak unikał jedzenia czy picia czegokolwiek. Bardzo szybko opuścił także przyjęcie, wymawiając się złym samopoczuciem. Aleksander przeczuwał, że atmosfera gęstnieje. Następnego dnia obiecał towarzyszyć Demetriuszowi przez jakiś czas w drodze powrotnej przez Tesalię, tak aby załagodzić afront, jakim było odrzucenie jego pomocy. Podczas podróży na południe co wieczór organizowano uczty. Raz robił to jeden, innym razem drugi wódz. Obu jednak towarzyszyło poczucie nieufności względem drugiej strony. Podczas jednego z przyjęć Demetriusz nagle, bez powodu, gwałtownie wstał od stołu i bez wytłumaczenia skierował się do wyjścia z namiotu, w którym ucztowano. Widząc to, Aleksander rzucił się czym prędzej za gościem. Demetriusz tymczasem ledwo znalazł się na zewnątrz namiotu, zwrócił się do strażnika z krótkim rozkazem: zabij człowieka, który idzie za mną. Strażnik bez wahania odrąbał głowę Aleksandra, który właśnie wychodził z namiotu. Szok i konsternacja wśród gości trwała krótko. Ludzie Demetriusza błyskawicznie rzucili się na drużynę Aleksandra, mordując każdego, kto tylko wpadł im w ręce. Jeden z konających miał rzekomo wycedzić wściekłością, że dranie uprzedzili nas o jeden dzień. Rankiem następnego dnia żołnierze Aleksandra spodziewali się najgorszego, ale Demetriusz ku zaskoczeniu wszystkich przybył do nich z uśmiechem na ustach i łagodnymi słowami. Widząc, w jakim kierunku wieje wiatr, wojsko świeżo zamordowanego króla okrzyknęło Demetriusza władcą Macedonii. Większość z Macedończyków musiała być w sumie zadowolona z obrotu sytuacji. W miejsce nieudolnego młodzieńca na tronie zasiadał dojrzały i doświadczony wódz. Do tego zmiana na tronie nie pociągnęła za sobą niemal wcale rozlewu krwi, bo ta garstka stronników Aleksandra wycięta po uczcie w Tesalii nie była jakąś szczególnie dotkliwą hekatombą. Demetriusz liczył około 43 lat, gdy zasiadł na tronie w Pelli, wreszcie realizując marzenia swojego ojca. Do pełni szczęścia brakowało mu już niewiele. Chodziło jedynie o azjatycką część Imperium Aleksandra Wielkiego. Od Hellespontu aż po Indus. Szybko zaczął pracować nad realizacją także tej części planu. Plutarch uznał, że Demetriusz był jednym z tych ludzi, którzy co prawda wiedzieli, jak królestwo zdobyć, ale niespecjalnie potrafili nim zarządzać. Urok roztaczany przez nowego władcę, słynnego Poliorketesa, prędko zaczęły przesłaniać problemy. Macedończyków kłuł w oczy orientalny przepych, jakim błyskawicznie zaczął otaczać się Demetriusz, przyzwyczajony do splendoru charakterystycznego dla azjatyckich monarchii. Od młodości wychowywał się we Frygii, na dworze Antygona, a jako nastolatek był właściwie traktowany niczym następca tronu olbrzymiego azjatyckiego imperium. Zaściankowa Macedonia była zbyt ciasna dla wybujałych ambicji Poliorketesa. Jej królowie zwykli być nie bogami, lecz raczej pierwszymi wśród równych, zaś obywatele mieli od dawien dawna prawo do dość swobodnego dostępu do swoich władców. Demetriusz regularnie zaniedbywał zbyt trywialne i nudne jego zdaniem codzienne czynności. Szczególnie nieprzystępny był dla prostych petentów. Pewnego razu jakaś stara kobieta już któryś raz z rzędu starała się o audiencję u władcy, zaczepiła go nawet na drodze do pałacu. Na jej prośbę Demetriusz odparł cierpko, że nie ma czasu. Nieustępliwa staruszka krzyknęła więc, że skoro nie ma czasu, to niech przestanie być królem. Zmieszany taką niespodziewaną ripostą, Poliorketes wysłuchał sprawy staruszki, a w kolejnych dniach skupił się na kolejnych. Zapał prędko jednak minął, co najlepiej obrazuje inna anegdota.
Pewnego razu Demetriusza oblegli kolejni petenci ze swoimi wnioskami, on zaś, nie chcąc zachowywać się obcesowo, zebrał pisma od wszystkich, jacy tylko mieli do niego sprawę. Zwoje włożył w fałdy swojego kosztownego płaszcza. Zaś chwilę później, gdy nikt, albo niemal nikt nie widział, stojąc na moście, wyrzucił wszystkie petycje do przepływającego pod jego stopami strumyka. Do legendy przeszedł kosztowny płaszcz Demetriusza, tkany w całości najcenniejszymi nićmi. Miał on przedstawiać całą ziemię, gwiazdy i inne ciała niebieskie. Być może płaszcz ów był najlepszą ilustracją zakresu ambicji króla Macedonii. Tak czy inaczej, poddani prędko zaczęli sarkać na ekstrawagancki i lekceważący tryb życia i sprawowania rządów swojego króla. Demetriuszowi nie pomagał również sposób, w jaki traktował życie swoich żołnierzy. Podczas oblężenia niedawno odbudowanych Teb, Poliorketes regularnie posyłał żołnierzy na kolejne, często samobójcze szturmy. W pewnym momencie zaprotestował nawet jego syn i następca tronu, Antygon Gonatas, zwracając ojcu uwagę na bezsensowność kolejnego szturmu. Demetriusz cynicznie zapytał syna, o co mu chodzi. Przecież zmarli nie upomną się o swoje racje żywnościowe ani o żołd. W głowie Antygonidy kiełkowały plany podboju Azji, do których zaczął się w pewnym momencie przygotowywać z typową dla siebie energią. Starożytni podają, że syn Jednookiego zdołał w pewnym momencie zebrać olbrzymią armię liczącą 98 tysięcy piechurów, 12 tysięcy jeźdźców i setki okrętów bojowych. Można przypuszczać, że te liczby były nieco przesadzone. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby sama Macedonia razem z uzależnioną częścią Hellady była w stanie utrzymać tak olbrzymie siły. Nie było to jednak kompletnie niewykonalne. Możliwe, że wojska zgromadzone przez Demetriusza były nieznacznie mniejsze. Sam Plutarch zaznacza jednak, że król ten okazał się zdecydowanie zdolniejszy w gromadzeniu armii i zapasów, aniżeli w ich wykorzystywaniu. Przygotowania czynione przez Poliorketesa nie umknęły uwadze sąsiadów, Pyrrusa i Lizymacha, a także Seleukosa i Ptolemeusza. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że nieobliczalny Antygonida znowu zamierza podpalić ten kawałek świata, w którym zdążyli się już rozgościć i poczuć jak u siebie. A komu to było potrzebne? Lizymach, Seleukos i Ptolemeusz byli już mężczyznami w podeszłym wieku. Każdy z nich przekroczył 60. Szykowali się powoli do przekazania władzy i problemów tego świata swoim następcom. Demetriusz jednak nie zamierzał ułatwiać im życia. Niestrudzenie czyhał na sposobny moment. Jeden przyszedł, gdy Lizymach podczas swojej kampanii w Tracji dostał się nieoczekiwanie do niewoli przeciwników. Demetriusz prędko zebrał armię, ale zanim wkroczył na ziemię znienawidzonego przeciwnika, doszły go wieści, że Lizymach porozumiał się z Trakami, zawarł z nimi sojusz, wziął nawet w swoim stylu jakąś córkę lokalnego wodza za żonę i był już z powrotem u siebie. Demetriusz zaniechał inwazji. Nie był jeszcze gotowy do starcia się z jednym z ostatnich żyjących wodzów Aleksandra. Pozostali królowie, widząc przygotowania czynione przez syna Jednookiego, dostrzegli rozwiązanie problemu w osobie Pyrrusa, już wówczas znanego z nieposkromionych ambicji i talentów militarnych. Pyrrus dusił się w swoim niewielkim, biednym epirze, tak samo jak Demetriusz w Macedonii. Każdy z nich chciał więcej. Sprawa Lanassy, która porzuciła króla Molossów na rzecz władcy bogatszej i większej Macedonii, była tylko jednym z zapalników przyszłych konfliktów. Demetriusz przyjął kobietę z otwartymi ramionami. Podobnie jak Pyrrus, miał 5 żon, jedną nawet ze sobą dzielili. W przeszłości był także żonaty z siostrą Epiroty, Deidamią, która jednak zmarła około 300 roku z powodu jakiejś choroby. Dwaj ambitni wodzowie wkrótce znaleźli się w stanie konfliktu. Demetriusz ruszył z Grecji na Epir, a Pyrrus w przeciwnym kierunku, zmierzając do Etolii. Jak to czasem bywało w starożytności, obie armie rozminęły się gdzieś po drodze, każda idąc w swoim kierunku. Epiroci zdołali jednak natrafić na kolejną, mniejszą armię macedońską, liczącą jakieś 10 tysięcy ludzi, pod wodzą znanego generała Pantauchusa. Pyrrus
Miał co prawda dwukrotną przewagę liczebną, ale Macedończycy, znani z wyśmienitego wyszkolenia, a do tego zajmujący wyżej położony, obronny teren, stanowili poważną przeszkodę. W nocy poprzedzającej batalię wódz Epirotów miał proroczy sen. Znalazł się w namiocie Aleksandra Wielkiego i ujrzał króla leżącego na łożu. Podszedł do niego i pozdrowił Macedończyka. Aleksander rozpoznał Pyrrusa, odwzajemnił pozdrowienie i obiecał mu pomoc w boju następnego dnia. Następnie wstał z łoża, dosiadł swojego nizajskiego rumaka i pognał przed siebie, zostawiając Pyrrusa samego. Wsparty takim proroczym snem, Epirota bez wahania przystąpił następnego dnia do bitwy. W jej trakcie wodzowie obu przeciwnych stron energicznie poszukiwali szansy na zmierzenie się w pojedynku. Plutarch donosi, cytuję: Pantauchus, który był bez wątpienia najlepszym z generałów Demetriusza, tak w odwadze, zręczności, sprawności ciała, jak i wzniosłości ducha, wyzwał Pyrrusa na pojedynek. Pyrrus zaś, który nie zwykł ustępować żadnemu z królów w brawurze i waleczności, do tego uważał, że chwała Achillesa przynależy mu nie tyle z racji pochodzenia, co osiągnięć, bez wahania ruszył w kierunku Pantauchusa. Na początku cisnęli swoje oszczepy, następnie przeszli do mieczy, którymi operowali z wielką mocą i biegłością. Pyrrus został zraniony raz, ale w odpowiedzi dwukrotnie zranił Pantauchusa w udo i szyję. Następnie zmusił go do ucieczki. Nie zdołał go zabić, gdyż z pomocą przyszli mu przyjaciele, unosząc go z pola walki. Epiroci tymczasem, uniesieni zwycięstwem swego króla, pełni podziwu dla jego dzielności, rozgromili i porąbali na kawałki linię Macedończyków, zmuszając ich do ucieczki. Wielu z nich zabili na miejscu, a 5000 wzięli w niewolę. Po tym zwycięstwie, odniesionym gdzieś w Etolii, jeszcze na polu bitwy Epiroci okrzyknęli swego wodza orłem Epiru. Wzruszony Pyrrus miał błyskawicznie odpowiedzieć, że zaprawdę jest orłem, ale tylko dzięki piórom i skrzydłom, jakimi są oni. Radości nie było końca. Takimi zwycięstwami Pyrrus wyrąbywał sobie sławę wśród współczesnych i potomnych. Nawet Macedończycy dostrzegli, że wśród wszystkich władców to właśnie ten młodzieniec z Epiru najbardziej przypomina Aleksandra Wielkiego. Podobnie jak jego sławniejszy kuzyn, Pyrrus był znany z niczym nieskrępowanej brawury i wielkiej biegłości w walce w zwarciu, której nigdy nie unikał. Na tym jednak nie kończyły się jego talenty. Był także błyskotliwym taktykiem. W sztuce tej nie miał, zdaniem współczesnych, równych sobie. Antygon Gonatas, zapytany, kto jest jego zdaniem najlepszym z żyjącym strategów, bez wahania odparł: Pyrrus. O ile dożyje bardziej sędziwego wieku. Epirocki wódz był również znany z biegłości w podstępach. Pewnego razu obległ jakieś iliryjskie miasto, na którym szczególnie mu zależało. Obrońcy stawili jednak zaciekły opór. Na murach i palisadach wkrótce pojawili się mieszkańcy całej okolicy. Pyrrus nakazał więc swojej armii podzielić się i dokonać pozorowanych ataków na kilka sąsiednich miejscowości. Dowiedziawszy się o tym, niemal wszyscy obrońcy opuścili oblężone miasto i pognali do swoich rodzinnych grodów. W tym czasie wojska Pyrrusa już wracały pod to właśnie miasto, którego zdobycie zamierzał on na samym początku. Oczywiście tym razem szturm na opuszczone przez wielu obrońców wały powiódł się bez problemu. Król Molossów był znany z płynności, z jaką przechodził od walki wręcz w pierwszej linii do zarządzania całą armią. Nawet biorąc udział w bezpośrednim boju, nigdy nie tracił całego obrazu sytuacji i niejednokrotnie podczas bitwy odrywał się od walczących linii, aby wydać odpowiednie rozkazy i skorygować sytuację, a następnie znowu powrócić tam, gdzie znajdował prawdziwy sens swojego życia – do walki. Ta cecha stawiała go wyżej nawet nad bardzo utalentowanymi wodzami jak Demetriusz czy Antioch Wielki. Pierwszy z nich przez swoją szaleńczą, zbyt długo prowadzoną szarżę znacząco przyczynił się do klęski pod Ipsos. Drugi zaś, w ten sam sposób, zaprzepaścił możliwości na zwycięstwo pod Rafią i Magnezją około 100 lat później.
Ocenianie Pyrrusa jedynie jako bezmyślnego rembajły byłoby jednak karygodnym nadużyciem. Wódz był znany nie tylko z zainteresowania literaturą wojskową, która wówczas powstawała w olbrzymich ilościach na dworach hellenistycznych władców prowadzących niemal nieprzerwane wojny. Pyrrus sam pisał swoje traktaty, studiowane następnie przez pokolenia. 6 dekad po śmierci króla Molossów, jeden z jego najpilniejszych uczniów, kartagiński wódz Hannibal, rozgromił wojska 2 rzymskich konsulów w masakrze pod Cannami. Sam Hannibal u schyłku swego życia miał spotkać się na dworze Antiocha Wielkiego z rzymską delegacją, której przewodził triumfator spod Zamy, Scypion Afrykański. Rzymianin miał podczas pogawędki z Kartagińczykiem zapytać go, kto jego zdaniem był największym wodzem w historii. Hannibal na piedestale postawił Aleksandra, tuż za nim zaś Pyrrusa. Siebie zaś widział na 3. miejscu. Udział Pyrrusa w rozwoju, szlifowaniu i transferze wiedzy dobrze podsumowuje David Karunanithi. Cytuję. Rozwinięta forma doktryny taktycznej połączonych broni, pochodząca z IV wieku przed naszą erą, której podstawy opracowano w Macedonii, była przekazywana kolejnym pokoleniom. Filip II uczył się od Epaminondasa. Jego wiedza przeszła na Aleksandra III i Diadochów. Zasady wybrane przez nich zostały następnie uchwycone na piśmie przez Pyrrusa, którego dzieła czytał Hannibal. Taktykę Kartagińczyka studiowali potem progresywni filhelleniści, wodzowie rzymscy, począwszy od Scypiona Afrykańskiego, który zastosował myślenie Hannibala do ostatecznego pokonania go. Koniec cytatu. Rzymski pisarz Elius Donatus twierdzi, że Pyrrus samodzielnie wymyślił bardzo sprytny sposób tłumaczenia zawiłości taktycznych i strategicznych za pomocą kamieni i pionków. Do tego, zdaniem Frontyna, miał kłaść szczególny nacisk na sztukę tzw. castrametacji, czyli budowy warownych obozów. Rzymskie obozy wojskowe, którymi tak zachwycają się potomni, w swojej ostatecznej formie powstawać zaczęły na skutek kontaktu z podobnymi konstrukcjami wznoszonymi przez wojska króla Molossów. Przed wojnami z Pyrrusem Rzymianie mieli w zwyczaju rozbijać w bliskiej odległości od siebie oddzielne obozy dla poszczególnych kohort czy legionów. Niektórzy starożytni pisarze zaryzykowali nawet tezę, że Pyrrus był w kwestiach taktycznych bardziej błyskotliwy nawet od Aleksandra. Niestety, ocenianie tego dzisiaj jest praktycznie niemożliwe, gdyż wszystkie dzieła króla Molossów przepadły, a jego osiągnięcia zachowały się w późniejszych relacjach i barwnych anegdotach, takich jak zanotowana przez Frontyna o sposobie, w jaki król rekrutował nowych żołnierzy. Oficerom odpowiedzialnym za werbunek nakazywał przyprowadzić do siebie najwyższych mężczyzn, jakich znajdą. On zaś sprawdzi ich i zwróci z powrotem najdzielniejszych. Pyrrus, podobnie jak Aleksander przed laty, starał się także wyróżniać podczas polowań i zawodów sportowych. Pomagał mu w tym z pewnością przenikający helleńską kulturę duch rywalizacji i dbania o sprawność fizyczną. Aleksander Wielki miał szczególnie lubić grę w piłkę z przyjaciółmi, przez co najprawdopodobniej powinniśmy rozumieć grę znaną jako episkyros, przypominającą dzisiejsze rugby lub futbol amerykański. Dokładne zasady nie są znane, ale Grecy znali przynajmniej kilka dyscyplin sportowych, do których niezbędna była piłka. Antygon Jednooki miał kiedyś awansować gromadę żołnierzy, których zobaczył w obozie grających w piłkę w pełnym opancerzeniu. Jednocześnie zdegradował ich oficerów, którzy zamiast dołączyć do podwładnych, zajęci byli spożywaniem wina. Starożytni Grecy i Macedończycy, myśląc o wychowaniu przyszłych żołnierzy i trenowaniu tych już służących w wojsku, widzieli szczególną przydatność sportów aerobowych i wytrzymałościowych. Aleksander sam miał szczególnie chętnie uprawiać tzw. apobates, dyscyplinę, w której powoził rydwanem, a następnie, po rozpędzeniu go do sporej prędkości, zeskakiwał zeń i starał się jak najszybciej dogonić rozpędzony pojazd. Szczególnie ceniono sporty wymagające szybkości i zwinności, wszelkie dyscypliny takie jak wyścigi, a zwłaszcza biegi w rynsztunku. Dość przychylnym okiem patrzono na boks i zapasy, ale jedynie jako dyscypliny pomocnicze, które przydawały się w trakcie samego starcia.
Największy nacisk kładziono jednak na przygotowanie wytrzymałościowe, gdyż żołnierz musiał być gotowy na niewygody i wszelkie braki snu, jedzenia i wody. Musiał z łatwością znosić przeciwności losu i niespodziewane zmiany. Najlepszym zajęciem przyszłego wojownika były łowy, uczące szybkości, zwinności, obchodzenia się z bronią i odporności na zmienną pogodę. Myśliwi musieli także przyzwyczaić się do wstawania we wczesnych godzinach, cechy niezbędnej w każdej armii. Z lekceważeniem, jako zupełnie nieprzydatne w kształceniu wojowników, traktowano natomiast te sporty, które dzisiaj zakwalifikowalibyśmy do kulturystyki. W towarzystwie Aleksandra przebywać miał słynny ateński pankratista, Dexippos, który nawet wsławił się pokonaniem w bezpośrednim pojedynku znamienitego macedońskiego wojownika, Korragosa. Smukli, zwinni Macedończycy drwili jednak z wielkiego osiłka, nazywając go kupą niezdarnego mięsa. Kilkaset lat później do podobnych wniosków dojdą Rzymianie, widząc potężnie zbudowanych i zabójczych gladiatorów, którzy jednak dla podtrzymania swoich sylwetek będą wymagali specjalnej, bogatej diety i dużej ilości snu. Czegoś, na co nie mógł liczyć przeciętny, starożytny żołnierz maszerujący w ślad za Aleksandrami, Demetriuszami czy Pyrrusami. Pyrrus stał się narzędziem w ręku pozostałych monarchów, którzy starali się dzięki niemu osłabić Demetriusza. Naturalnie sami także mieszali się do spraw Hellady, a ptolemejska flota, wreszcie odbudowana po katastrofie na Cyprze w 306 roku, wznowiła aktywność na Morzu Egejskim na przełomie lat 90. i 83. wieku. Pyrrus starał się mącić w samym sercu Hellady, zdołał nawet dotrzeć do Aten, gdzie po rozmowach z mieszkańcami pozwolono mu wejść do miasta i złożyć ofiarę bogom na Akropolu. Stojąc u stóp Partenonu, król Molosów miał powiedzieć Ateńczykom, że na przyszłość lepiej zrobią, jeżeli nie będą już wpuszczać żadnych królów do swojego miasta. W 288 roku Demetriusz zdawał się kończyć swoje epickie przygotowania do rozpętania kolejnej wielkiej wojny na wschodzie, ale zanim udało mu się wprowadzić swoje plany w życie, wojna wtargnęła do jego królestwa. Lizymach skoordynował atak z Pyrrusem i jednocześnie z wschodu i zachodu do Macedonii wtargnęły dwie wrogie armie. Demetriusz stanął przed trudnym wyborem. Coraz bardziej zdawał sobie sprawę ze swojej rosnącej niepopularności. Obawiał się, że skłonni do zmiany stron Macedończycy mogą go zdradzić, gdy tylko w zasięgu ich wzroku znajdzie się słynny Lizymach. Człowiek, który własnymi rękami zabijał ponoć lwy na służbie u Aleksandra. Poliorketes postanowił wyruszyć więc najpierw na zachód i zmiażdżyć po drodze Pyrrusa, tego cudzoziemca, przybłędę z Epiru. Gdy oba wojska rozbiły obozowiska w swoim sąsiedztwie, atmosfera w obozie Demetriusza zaczęła gęstnieć. 30-letni Pyrrus cieszył się już zasłużoną sławą sprytnego taktyka i nieustraszonego wojownika, a jego żołnierze byli gotowi oddać zań życie. Król Macedonii z kolei, zbliżający się do 50, znany był z surowości, rozrzutności i ekstrawagancji. Nieprzystępny Demetriusz dbał bardziej o wyszukane fryzury niż prostych Macedończyków, których życiem chętnie szafował. Do tego po dekadach wojen domowych obywatele jego kraju mieli dość kolejnych bratobójczych wojen. Zdawali sobie sprawę, że gdyby nie śmierć Aleksandra, teraz pewnie byliby panami Kartaginy, Italii, Arabii. Zamiast tego toczyli bezproduktywne walki, bijąc się w imię interesów ludzi takich jak Demetriusz. Macedończycy zaczęli stopniowo wymykać się z obozu Poliorketesa i przechodzić na stronę króla Molosów. Ruch z jednego obozowiska do drugiego jedynie przybierał na sile. Pyrrus zdawał sobie z tego sprawę, więc aby dodatkowo przyspieszyć rozkład wrogiej armii, wysłał do niej swoich ludzi, przebranych w macedońskie płaszcze, chlamys i z nieodzownym nakryciem głowy, kauzja. Ludzie ci, udając Macedończyków, głośno chwalili Pyrrusa, opowiadając o jego męstwie, hojności i sprawiedliwości. Armia Demetriusza rozsypywała się w mgnieniu oka.
W końcu jacyś przychylni swojemu królowi oficerowie weszli do jego namiotu i zasugerowali mu, aby jak najprędzej uchodził. W innym przypadku może bardzo szybko stracić nie tylko armię czy królestwo, ale i życie. Demetriusz, przywrócony do kontaktu z rzeczywistością, nadzwyczaj prędko pogodził się z klęską. Zrzucił królewski strój i przyodziany w prosty płaszcz oraz kapelusz, dosiadł konia, uciekając z obozu pod osłoną nocy. Niczym aktor schodzący ze sceny po odegranej roli. W pewnym sensie tak zresztą traktowano jego 6 lat na tronie Macedonii. Był bardziej aktorem aniżeli prawdziwym władcą, jak wcześniej Filip, Aleksander czy nawet Kassander. Ponownie pokonany i strącony z piedestału przez złośliwy los, uchodził Demetriusz do Hellady, gdzie ciągle mógł liczyć na wiernych ludzi i pewne zasoby. W Macedonii tymczasem została jego pierwsza żona, córka Antypatra, Fila. Nie zamierzała opuszczać Kassandrei, w której do tej pory mieszkała jako królowa Macedończyków. Zamiast tego wypiła kubek cykuty i w ten sposób rozstała się z życiem, od którego chyba niczego więcej już nie oczekiwała. Pyrrhus triumfował i wkrótce pojawił się w obozie Demetriusza. Z początku incognito, aby wybadać nastroje, zmieszał się nawet z tłumem żołnierzy. Gdy przekonał się, że może liczyć na powszechne poparcie, w samym sercu obozu wczorajszych wrogów założył na głowę swój charakterystyczny hełm, przystrojony liśćmi dębu, kozimi rogami i wielką kitą. Żołnierze prędko zorientowali się, że Pyrrhus jest wśród nich i z radością przywitali nowego władcy. W Macedonii mówiono, że wszyscy ci królowie, których tylu pojawiło się w ostatnich latach, jedynie naśladują Aleksandra poprzez purpurowe płaszcze, ochroniarzy, przekrzywianie głowy i podnoszenie głosu w trakcie rozmowy. Jedynie Pyrrhus naśladował go w odwadze i działaniu. Był rok 288. Epirota ruszył na wschód, aby w sercu Macedonii spotkać się z awangardą sił Lizymacha, który nie zamierzał wypuszczać cennej zdobyczy z rąk. Dwaj władcy, których dzieliło około 40 lat, podzielili między siebie królestwo zdobyte wyjątkowo bez przelewu krwi. Przyszłość nie mogła jednak być spokojna, bo epoka, w której żyli nasi bohaterowie, nie pozwalała na pogrążenie się w błogiej bezczynności. Pyrrhus wiedział, że resztę życia spędzi w boju. Podobny los przewidywał dla swoich synów. Z 5 małżeństw doczekał się 4 dzieci. Córki Olimpias i 3 synów. Ptolemeusza, Aleksandra i najmłodszego, Helenosa. Od maleńkości trenował chłopców w trudach żołnierskiej egzystencji, aby przygotować ich na wymagające życie. Jeden z malców miał kiedyś zapytać ojca, któremu z nich przekaże swoje królestwo po śmierci. Pyrrhus odpowiedział chłopcu, że temu, który będzie miał najostrzejszy miecz. Bardzo możliwe, że już wtedy wiedział, nauczony swoim własnym doświadczeniem, jak ulotne są wszelkie układy i odgórnie zaplanowane dziedziczenie tronu. Na koniec dnia władzę i tak weźmie ten, który będzie najbardziej bezwzględny i sprawny w boju. Pyrrhus niedługo cieszył się panowaniem w Macedonii. Trudno było oczekiwać, że Lizymach po zagarnięciu wschodniej części kraju będzie bezczynnie siedział na swoich włościach. Jeden z ostatnich diadochów cieszył się olbrzymim poważaniem, także wśród swoich rodaków. Do tego dysponował olbrzymimi zasobami materialnymi, umożliwiającymi werbunek dziesiątków tysięcy doświadczonych najemników. Pyrrhus, pomimo wszystkich swoich talentów, nie był wobec króla Tracji równorzędnym przeciwnikiem. W 285 roku Lizymach wkroczył do Macedonii, mając na celu zagarnięcie całej spuścizny po Argadach. Wódz z Epiru już na samym starcie realnie ocenił szanse obu stron i uwzględniając przy tym ewentualne nastroje wśród macedońskich poddanych, którzy naturalnie bardziej skłaniali się ku Lizymachowi, swojemu rodakowi. Problemem prześladującym Pyrrhusa przez całe jego życie był niedobór środków w postaci ludzi i zasobów. Epir nie był w stanie nigdy zapewnić swojemu ambitnemu władcy materialnych podstaw do ekspansji, o jakiej marzył. Z tego też powodu większość inicjatyw Pyrrhusa prędzej czy później obracała się w niwecz.
Po utracie Macedonii król powrócił do rodzinnego Epiru, w którym zdaniem Plutarcha nie mógł usiedzieć na miejscu. Jedynym zajęciem godnym władcy była jego zdaniem wojaczka, toteż nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca w zbyt ciasnym królestwie, zaczął snuć plany ekspansji w nowych kierunkach. Niespodziewana okazja urzeczywistnienia tych marzeń nadeszła już wkrótce. Z Italii przybyło poselstwo wysłane przez obywateli greckiego Tarentu, którzy razem z sąsiednimi helleńskimi miastami państwami od lat prowadzili coraz cięższą i rokującą mniejsze nadzieje powodzenia wojnę z agresywnymi barbarzyńcami, Rzymianami. Tarentyńczycy, nie widząc innych szans na powodzenie, przybyli do Pyrrusa, przekonując go, że jedyne czego potrzeba im do powodzenia to wybitny dowódca jego kalibru. Obiecywali mu góry złota oraz wielką armię pod komendą, liczącą ponad 300 tysięcy ludzi. Król Molossów zapewne zdawał sobie sprawę, że posłowie mocno naginają rzeczywistość, ale ich oferta była dla niego prawdziwym wybawieniem. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie miał żadnych realnych możliwości prowadzenia ekspansji w Helladzie, a nie miał zamiaru zadowolić się spokojną, nudną egzystencją króla w czasie pokoju. Wyprawa do Italii miała być dla wojowniczego wodza szansą na stworzenie własnego imperium. Nie był to szlak zupełnie nowy. W końcu jeden z poprzednich królów Molossów z dynastii Ajakidów, Aleksander I, bliski krewny Olimpias, walczył w Italii, w tym samym czasie, gdy Aleksander Wielki podbijał Azję. Ten epirocki Aleksander miał jednak nieco mniej szczęścia od macedońskiego kuzyna. Poległ w trakcie jednej z bitew pod Pandozją. Pyrrus zamierzał więc pójść śladem przodka, ale niekoniecznie kończąc tak jak on. Plutarch przekazuje, że już po podjęciu decyzji o wyprawie italskiej król Molossów odbył rozmowę ze swoim doradcą, Kineaszem. Moralizatorska w swej treści dyskusja mogła zostać wymyślona przez samego Plutarcha, ale warto przytoczyć jej sens. Mądry Kineasz miał zapytać swojego króla, jakie cele zamierza osiągnąć w Italii. Pyrrus odrzekł, że zamierza zbudować tam swoje królestwo i jego zdaniem nikt nie stanie mu na przeszkodzie, gdyż zarówno tamtejsi Hellenowie, jak Rzymianie czy inne plemiona italskie nie są równorzędnymi przeciwnikami wobec jego epirotów i najemników. Kineasz nie dawał jednak za wygraną i pytał dalej, co też zamierza jego król, gdy już podbije Italię. Sprowokowany Pyrrus błyskawicznie wyjawił, że za Italią leży urodzajna Sycylia, a po drugiej stronie Morza Śródziemnego Libia i bogata Kartagina. Po zdobyciu tych ziem będzie miał wystarczające zasoby, aby odzyskać Helladę i Macedonię. Wysłuchawszy tej odpowiedzi, Kineasz zapytał, co będą zaś robić, gdy już podbiją wszystko wokół. Wtedy Pyrrus uśmiechnął się szeroko i powiedział, że wtedy to będą mogli już spokojnie sobie usiąść, wyciągnąć kielichy i raczyć się winem, wesoło dyskutując, zadowoleni z siebie, pełni satysfakcji. Kineasz pomyślał przez chwilę i zadał jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Dobrze, ale czy coś stoi nam na przeszkodzie, abyśmy już teraz cieszyli się winem, dyskusją i wspólnym towarzystwem? Czy naprawdę musimy podbijać te wszystkie krainy, znosząc wszystkie te trudy, przelewając krew i zadając cierpienia innym? Na tę serię pytań Pyrrus nie znalazł już odpowiedzi. Zamilknął, wyraźnie zbity z tropu i strapiony świadomością, że podejmując tak wielkie wyzwanie, może stracić wszystko to, co zdobył do tej pory. Pomimo tego wiemy, że nie zrezygnował ze swojej wyprawy do Italii, gdzie na trasie jego szlaku bojowego przyszło mu zmierzyć się zarówno z Rzymianami, jak Kartagińczykami. W 280 roku król Molossów wyruszy na zachód, aby zapisać się w historii jako domniemany ojciec Pyrrusowego zwycięstwa. Jego planom natychmiast przyklasnęli wszyscy władcy hellenistyczni, niektórzy wspierając go złotem i najemnikami. Każdy z nich chciał z radością wyekspediować tego awanturniczego kondotiera najdalej jak tylko się da, najlepiej na sam koniec świata. Tymczasem, gdy Pyrrus rozważał podjęcie nowych wyzwań na zachodzie,
Demetriusz ponownie zaliczył upadek i jak to miał w swoim stylu, w takich sytuacjach, ze zwielokrotnioną energią zabrał się do odwracania nieprzychylnego losu własnymi rękami. Postanowił rzucić wszystko na jedną kartę i pomimo utraty królestwa oraz wielkiej armii zgromadzonej w ostatnich latach, zdecydował się na realizację marzeń o podboju Azji. Dzięki kontrybucjom ciągle pobieranym w kontrolowanej przezeń Helladzie zdołał zaciągnąć tysiące najemników, z którymi popłynął do Azji Mniejszej. Na straży porządku w Helladzie pozostawił swojego syna i następcę Antygona Gonatasa. W Azji rozpoczęła się ostatnia część barwnej epopei, jaką był awanturniczy żywot Poliorketesa. 50-letni syn Jednookiego zdołał wylądować na ziemi Lizy Macha, zdobywając kilka miast, paląc, grabiąc i siłą wyrąbując sobie nowe królestwo. Król Tracji z racji podeszłego wieku nie pofatygował się do walki z odwiecznym wrogiem. Zamiast tego na czele kilkudziesięciotysięcznej armii wyekspediowanej do Azji postawił swojego syna i następcę, Agatoklesa. Syn Lizy Macha był cenionym i solidnym wodzem, chociaż ustępował błyskotliwością Poliorketesowi. Pomimo poniesienia kilku mniejszych porażek, dysponujący znacznie większymi siłami Agatokles zdołał stopniowo wyprzeć intruza ze swoich domen. Ludzie Poliorketesa musieli się systematycznie wycofywać w głąb Azji Mniejszej, z czasem zaś odcięci od zaopatrzenia zaczęli cierpieć głód i wszystkie towarzyszące mu niedole. Poliorketes wkroczył na ziemię Seleukosa, który, zaalarmowany nadejściem swojego nieobliczalnego, byłego już teścia, ruszył z potężnymi siłami, aby zawczasu zmiażdżyć zagrożenie z jego strony. Zamknięty w kleszczach między Agatoklesem i Seleukosem, Demetriusz z powodzeniem prowadził walkę przeciwko przeważającym siłom przeciwników. Jego wojska jednak systematycznie topniały, a sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Podjął się desperackiej próby powtórzenia swojego wyczynu sprzed 20 lat, gdy w Syrii z garstką ludzi zdołał pojmać całą armię ptolemejską zaskoczoną przezeń nocą. Pewnej nocy Demetriusz ze swoimi ludźmi zaplanował niespodziewany napad na obóz Seleukosa. Plan miał spore szanse powodzenia, ale został zdradzony przez dwóch dezerterów, którzy wyczerpani prowadzeniem beznadziejnej ich zdaniem wojny zbiegli do Seleukosa, wyjawiając mu plany poprzedniego wodza. Nikator postawił cały obóz na nogi. Demetriusz, widząc to, nie zdecydował się na samobójczy atak. Pętla stopniowo zaciskała się wokół szyi Poliorketesa, a szanse powodzenia ostatecznie prysły podczas jednej z kolejnych bitew toczonych przeciwko Seleukosowi. W trakcie starcia przekraczający już 70 król Azji podjechał do linii najemników Demetriusza, ściągnął przed nimi swój hełm i wykrzyczał do nich, że nie muszą bezmyślnie ginąć, walcząc w przegranej sprawie człowieka marzącego o zamkach na piasku. Zamiast tego mogą przejść na jego stronę i służyć prawdziwemu królowi, posiadającemu prawdziwe królestwo i zupełnie prawdziwe skarbce, których zawartością chętnie się z nimi podzieli. Podobnie jak 15 lat wcześniej pod Ipsos dzięki słoniom, tak i teraz w 286 roku dzięki przyjaznym obietnicom, Seleukos zdołał złamać wolę walki najemników Demetriusza i przeciągnąć jego wojsko na swoją stronę. Syn Jednookiego musiał ponownie uchodzić z pola walki w otoczeniu garstki wiernych towarzyszy. Starał się jak najprędzej wydostać z państwa Seleukosa, ale nie zdążył dotrzeć na czas do jedynej przełęczy gwarantującej mu wolność. Te zdążyli już obsadzić ludzie Nikatora. Demetriusz starał się popełnić samobójstwo, ale uniemożliwili mu to jego przyjaciele. Tuż potem ci sami ludzie zaczęli namawiać go na szukanie porozumienia z Seleukosem, władcą znanym z wspaniałomyślności. Syn Jednookiego w końcu uległ i poprosił Nikatora o pokój, oddając się do jego dyspozycji. Seleukos miał z początku negocjacji z wielką uprzejmością traktować swego przeciwnika, tworząc mu iluzję, że może go nawet przyjąć na swój dwór i traktować tak, jak przystało na członka rodziny. W końcu jego była żona, a teraz synowa była córką Demetriusza.
Z czasem jednak, podobno na skutek intryg dworzan i doradców, Seleukos zaniechał swojej początkowej wspaniałomyślności. Cóż, wiele stuleci później Charles Maurice Talleyrand, szef dyplomacji królów Francji, dyrektoriatu, a wreszcie nawet i Napoleona, mawiał, aby zawsze ignorować swój pierwszy odruch, ponieważ niemal zawsze jest on zbyt wspaniałomyślny. Seleukos przemyślał swoje obietnice i w końcu na powitanie poddającego się Demetriusza wysłał 1000 żołnierzy. Poliorketesa traktowano uprzejmie, lecz stanowczo, jako więźnia. Jego niewola nie była jednak jakoś szczególnie uciążliwa. Do dyspozycji emerytowanego boga, wyroczni, króla Macedonii i władcy mórz oddano cały pałac otoczony luksusowymi parkami i rozległymi terenami myśliwskimi. Poliorketes mógł dowoli jeść, pić, bawić się, kochać i polować. Tak długo, jak tylko nie przychodziło mu do głowy, aby opuścić tę złotą klatkę. Luksusowy pałac służący mu za miejsce zesłania, znajdujący się w północnej Syrii, był z trzech stron otoczony zakolem rzeki Orontes, z czwartej zaś trudnymi do przebycia bagnami. Dodatkowymi środkami bezpieczeństwa były liczne straże pilnujące każdego kroku cennego i niebezpiecznego więźnia. Niektórym przeciwnikom Demetriusza to jednak nie wystarczało. Stary Lizymach od razu zaoferował Seleukosowi 1000 talentów jako zapłatę za pozbawienie więźnia życia. Oburzony Seleukos natychmiast odrzucił haniebną ofertę króla Tracji. Poliorketes tymczasem dożywał swoich dni w złotej klatce. Miał podobno czasem nawet mawiać, że w sumie to przecież nic mu się nie stało. Oto w końcu całe życie walczył o dostatek, zbytki i życie bez troski. Nikt mu jednak nie wierzył, a straże zachowywały czujność. Pilnowano go tak, jak jego ojciec strzegł niegdyś pojmanego Eumenesa, jak lwa lub dzikiego słonia. Z tym, że Demetriusza nie głodzono. Syn Poliorketesa, Antygon, dowiedziawszy się o losie ojca, wysłał do Seleukosa posłańców, oferując w zamian za uwolnienie rodzica swoją osobę i wszystkie posiadane przezeń ziemie w Helladzie. Nikator odrzucił propozycję. Młody Gonatas, chociaż prywatnie był zupełnym przeciwieństwem swojego ojca, był bowiem raczej spokojnym i zrównoważonym miłośnikiem filozofii, nie zaś ciągłych wojen, szczerze kochał Demetriusza. Podobnie zresztą jak ten ostatni swojego makiawelicznego ojca Jednookiego. Dynastia Antygonidów słynęła z nadzwyczaj poprawnych relacji między jej członkami, o czym wspominałem już wcześniej. Demetriuszowi nie było już dane opuszczenie złotej klatki. Zmarł w 283 roku w syryjskiej Apamei, mieście nazwanym tak od imienia córki Spitamenesa, którą pojął za żonę Seleukos. Zabiła go jakaś choroba. Starożytni podejrzewali za przyczynę połączenie nadużywania alkoholu, jedzenia i seksu połączonego z beznadziejnym marazmem i coraz silniejszą melancholią. Umierający Demetriusz miał 53 lata. Zwycięstwo osiągnął po śmierci. To jego potomkowie zdołają ostatecznie zająć tron Macedonii i panować w niej aż do upadku królestwa w 168 roku, 115 lat po śmierci Poliorketesa. Zwłoki Demetriusza skremowano i złożono w złotej urnie, potem zaś, z rozkazu Seleukosa, przekazano je synowi zmarłego. Antygon Gonatas dokonał w 283 roku symbolicznego pogrzebu ojca w Koryncie. Słynny król morza zasługiwał na pochówek w swoim królestwie. Jego prochy uroczyście rozsypano w Zatoce Koryńskiej podczas ceremonii opisanej przez Plutarcha. W tym samym roku nad Nilem śmierć zabrała jednego z jego najtwardszych przeciwników. Ptolemeusz Sotir, król Egiptu, bóg zbawca wyspy Rodos, Somatofylax Aleksandra Wielkiego, pożegnał się z tym światem w znacznie spokojniejszych, choć też nie pozbawionych problemów okolicznościach. Według Lukiana z Samosaty, Ptolemeusz umierał mając 84 lata.
wiek zaiste zawrotny, jeśli weźmiemy pod uwagę jego czasy i niebezpieczny tryb życia, szczególnie w młodości. Nowsi badacze powątpiewają w informacje Lukiana i odejmują Ptolemeuszowi około dekady, kierując się poszlakami. W młodości pojawiał się często jako kompan Aleksandra Wielkiego, co może oznaczać, że wychowywał się razem z nim w gronie rówieśników przyszłego króla. Poza tym plotki o spłodzeniu go przez Filipa też nie miałyby sensu, gdyby Ptolemeusz był od Aleksandra starszy aż o 11 lat. Nawet Filip, przy wszystkich swoich talentach, nie miał za bardzo możliwości przyprawić rogów Lagosowi, oficjalnemu ojcu Ptolemeusza, mając jedynie 14 lat. Kilka lat po swoim zgonie Ptolemeusz zostanie oficjalnie uznany bogiem, także w Egipcie. Jego kult na Rodos przybierze zaś jeszcze efektowniejszą formę. Przed śmiercią starzejący się Ptolemeusz musiał przeżyć poważny konflikt w łonie swojej dynastii. Pierwszy, ale zdecydowanie nie ostatni, jaki stanie się udziałem kłótliwej familii Ptolemeuszy. Jego syn i główny pretendent do władzy, Ptolemeusz Kieravnos, został odsunięty na drugi plan i zastąpiony przez znacznie młodszego brata, przyszłego Filadelfosa, syna Bereniki, późnej małżonki założyciela dynastii, w której miał się zakochać w 308 roku podczas pobytu na greckiej wyspie Kos. Charakter starszego syna Ptolemeusza najlepiej odzwierciedla jego grecki przydomek – Kieravnos, piorun. Źródła opisują go jako człowieka bezwzględnego, ambitnego i gotowego na wszystko. Dalsze czyny Kieravnosa potwierdzają te oskarżenia, dodając kolejne – skłonność do okrucieństwa, zdrady, skrytobójstwa. Epoka diadochów jest pełna barwnych postaci, pośród których trudno jest znaleźć choćby jedną, o której moglibyśmy powiedzieć, że była jednostką bezdyskusyjnie pozytywną. Większość z nich skąpana była w mniej lub bardziej intensywnych odcieniach szarości. Jaśniejszymi personami wydawać się mogą Eumenes, Seleukos czy Krateros. Kieravnos jednak był postacią po prostu odrażającą. Zła sława ciągnąca się niczym cień za nim kazała niektórym starożytnym kronikarzom przypisać mu z marszu także te zbrodnie, których zdaniem choćby Waldemara Heckela raczej nie był w stanie popełnić, jak zabójstwo syna Lizymacha, Agatoklesa. Kieravnos, uświadomiwszy sobie, że przegrał walkę o tron Egiptu z młodszym bratem, opuścił ojczyznę około 285 roku i udał się prosto do Seleukosa, który przyjął go z otwartymi ramionami jako skrzywdzonego syna jego dawnego przyjaciela. Na dworze Lizymacha Kieravnos nie miał czego szukać, tam bowiem dominować zaczęła jego przyrodnia siostra Arsinoi, córka Bereniki. Potomstwo ostatniej żony Ptolemeusza Sotira okazało się niewiarygodnie sprawne. Filadelfos zdołał przejąć tron Egiptu, a Arsinoi, wydana tuż po zwycięstwie pod Ipsos za starzejącego się Lizymacha, zdołała pod koniec jego życia zdobyć wielkie wpływy w trackim królestwie. W walce o wpływy na dworze starego małżonka zdołała najpierw skłonić go, aby odprawił jedną ze swoich perskich żon, Amastris. Później przebiegła Arsinoi, przeszła do ofensywy przeciwko kolejnym przeciwnikom. Urodziła Lizymachowi trzech synów, ale ich potencjalną sukcesję na tronie blokował jego pierworodny potomek, Agatokles, wydany za Lizandrę, rodzoną siostrę Kieravnosa, a więc także przyrodnią siostrę Arsinoi. Względy pokrewieństwa nie miały dla kobiety wielkiego znaczenia. Końcem lat 80. zdołała uknąć misterną intrygę, której celem był Agatokles. Lizymach musiał zostać w jakiś sposób przekonany do win swojego syna i następcy. Trudno bowiem uwierzyć, aby był wówczas już kompletnie ubezwłasnowolniony przez młodą żonę, chociaż niczego nie można wykluczyć. Agatoklesa skazano na śmierć i pozbawiono życia. Zrozpaczona Lizandra, która w ciągu kilku lat straciła w tragicznych okolicznościach dwóch małżonków, kilka lat wcześniej jej pierwszego męża, Aleksandra V, zabito na rozkaz Demetriusza podczas pamiętnej uczty, teraz zbiegła na dwór Seleukosa, gdzie spotkała już swojego brata Kieravnosa.
Los tej dwójki dzieci, Ptolemeusza Sotira, nie był szczególnie udany, więc nie jest trudno zrozumieć, dlaczego w tak bezwzględnym świecie przyjęli takie, a nie inne metody działania. Lizandra i Kieravnos głośno mówili o swoich nieszczęściach. Oboje lobowali za ukaraniem Lizymacha za nieuzasadniony mord na Agatoklesie. Seleukos, widząc szansę na zysk polityczny, przychylił się w końcu do apeli swoich gości, błagalników. W 281 roku najechał ziemię Lizymacha, rozpoczynając kolejną, ostatnią już wojnę między bezpośrednimi następcami Aleksandra Wielkiego. Do rozstrzygającej bitwy doszło pod miejscowością Kuropedion w Azji Mniejszej, gdzieś niedaleko Sardes, miasta, w którym Lizymach miał skarbiec królestwa. Nie dysponujemy szczegółowymi opisami pozwalającymi odtworzyć tę bitwę. Wiemy jednak, jaki był jej wynik. Siły Lizymacha zostały rozgromione. On sam zaś znalazł śmierć na polu bitwy. Zginął od ciosu włóczni, co wyraźnie wskazuje, że pomimo zaawansowanego wieku nie uchylał się od walki w zwarciu. Być może szarżował na czele ciężkiej kawalerii. W chwili śmierci przekroczył 70 lat. Według niektórych źródeł mógł być nawet po 80, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne. Mściwa Lizandra miała podobno sprzeciwiać się wydaniu ciała swojego teścia i mordercy męża zarazem, jego bliskim. Dopiero po jakimś czasie ustąpiła. Tymczasem misterny plan Arsinoi, tkaczki skomplikowanych intryg wraz ze śmiercią Lizymacha, runął niczym domek z kart. Kobieta skryła się w Efezie, ale po jej piętach już deptali siepacze wysłani zapewne przez Kieravnosa i Lizandrę z błogosławieństwem Seleukosa. Kobieta wymknęła się i tym razem, stosując sprytny, lecz bezwzględny podstęp. Przebrała jedną ze swoich służących we własne szaty, przyozdobiła ją drogą biżuterią i oddała pod opiekę oddziałowi hypaspistów. Gdy wysłannicy Kieravnosa i Lizandry przybyli na dwór do Efezu, bez zastanowienia zamordowali niewinną i nieznaną z imienia kobietę, biorąc ją za Arsinoi. Ta zaś uciekała już na zachód, do Macedonii, będącej od kilku lat częścią królestwa Lizymacha. Triumf Seleukosa był kompletny. Do tego udało się go osiągnąć przy niewielkich stratach i jednej wielkiej bitwie, która też wcale nie musiała kończyć się jakąś hekatombą. O starciu pod Kuropedion nie wiemy prawie nic. Po zagarnięciu małoazjatyckich prowincji i skarbca w Sardes, zwycięski Seleukos rozpoczął marsz w kierunku Europy, zamierzając przejąć wszystkie prowincje pokonanego przeciwnika. Spośród diadochów na placu boju pozostał już tylko on. Przed sobą zaś widział triumfalne zwieńczenie całego długiego życia. Poza Egiptem i kilkoma prowincjami utraconymi na wschodzie na rzecz Chandragupty był właściwie panem całego Imperium Aleksandra. Jako rodowity Macedończyk z pewnością chciał przed śmiercią zasiąść na tronie rodzimego królestwa. Mówiło się nawet, że teraz przekaże swemu synowi Antiochowi pełnię władzy w Azji, sam zaś do śmierci będzie urzędował w rodzinnej Macedonii. Seleukos niespiesznie zdążał w kierunku Hellespontu, a po jego przekroczeniu wylądował na przylądku, Chersonezie Trackim. Tutaj wznosiła się Lizymachia, stolica jego dawnego przyjaciela i niegdyś sojusznika. Seleukos Nikator na czele procesji wojsk i dostojników zmierzał powoli w kierunku murów miasta, wyłaniających się z mgły. Gdy był już blisko, podjechał do niego konno Ptolemeusz Kieravnos, który teraz mógł cieszyć się razem z mścicielem krzywd swojej siostry Lizandry. Odnieśli wielki sukces. Seleukos zdobył kolejne królestwo. Może jemu coś z tego przypadnie? Kieravnos nie był jednak z tych, którzy zostawiali swoje losy w rękach innych. Podjechał do Seleukosa, udając chęć rozmowy, a będąc blisko króla Azji, błyskawicznie, jednym zabójczym ciosem przeszył swojego dobroczyńcę. Seleukos skonał błyskawicznie na oczach zszokowanych towarzyszy i dworzan.
Jedną z charakterystycznych cech Macedończyków była ich skuteczność w szybkim i skutecznym mordowaniu swoich oponentów. Nieważne, czy to Pauzaniasz zabijający Filipa, Hekatajos Attalosa, czy Kieravnos Seleukosa, wszyscy oni potrzebują tylko chwili na zadanie, często jednego celnego ciosu. Macedońskie zamachy w żadnym wypadku nie przypominają żałosnej fuszerki, jaką odstawią ponad 200 lat później zabójcy Juliusza Cezara, którzy grupowo będą kłuć ciało bezbronnego dyktatora tylko po to, aby z ponad 20 ran, jakie mu zadali, zaledwie jedna była śmiertelna. Seleukos w chwili śmierci był zdecydowanie po 70, zapewne zbliżał się do 80 urodzin. Był ostatnim, znaczącym towarzyszem Aleksandra, jaki zachował się przy życiu i z jego śmiercią możemy ostatecznie mówić o zakończeniu epoki diadochów. W gronie tych barwnych postaci był jedną z najbardziej prominentnych, zasłużonych i budzących nawet jakąś sympatię. Człowiek znany z przestrzegania zawartych umów, szanowania pokonanych przeciwników, wynagradzania zasług i płacenia długów. Prywatnie miał być obdarzony niezrównaną siłą fizyczną. Jego głowę na posągach i popiersiach często zdobiły rogi byka, tego samego, którego za młodu miał własnoręcznie obezwładnić w Babilonie. Jego godłem była kotwica, symbol boga Apollona. Przypominające ją znamie miało zdobić jego udo. Według legendy miał też potknąć się o końcówkę kotwicy wystającej z piasku na jakiejś egipskiej plaży, co będący tuż obok niego Ptolemeusz zinterpretował jako dobry omen, zwiastujący stabilność i powodzenie wszystkich przedsięwzięć Seleukosa. Życie i kariera Seleukosa zatoczyły razem koło. Dokładnie 40 lat wcześniej, w obozie nad Nilem, jako aspirujący oficer, wybił się skrytobójczo, odbierając życie Perdikkasowi. Teraz stracił swoje w podobnych okolicznościach. Kieravnos wkrótce po zabójstwie Seleukosa pognał do Lizymachii, przejmując władzę w mieście. Nie mógł działać samodzielnie. Bardzo możliwe, że wraz z Seleukosem zginęło więcej ludzi, zwłaszcza, że jak wiemy, Kieravnos zdołał przechwycić jego ciało, które jakiś czas potem wykupił za pokaźną sumę niejaki Filetairos z Pergamonu, pragnąc godnie pochować wielkiego króla. Kieravnos w 281 roku uchwycił silną ręką władzę w europejskiej części dawnego państwa Lizymacha, stylizując się na jego następcę. Dla zwiększenia legitymizacji swojej władzy zaproponował małżeństwo Arsinoi, swej przyrodniej siostrze i zarazem ostatniej żonie Lizymacha. Kobieta ukryła się w tym czasie razem z trzema synami w Kasandrei, łatwej do obrony fortecy położonej na jednym z palców półwyspu Chalkidiki. Miasto można było oblegać, ale wymagałoby to czasu i środków. Kieravnos zaproponował przyrodniej siostrze pojednanie poprzez stanięcie na ślubnym kobiercu. W obecności jej wysłanników przy ołtarzu Zeusa zapewnił, że uzna jej synów za swoich następców i będzie rządził razem z nią, zgodnie i bez konfliktów. Najstarszy syn Arsinoi, Ptolemeusz, kolejny z bardzo długiej listy o tym samym imieniu, uznał, że to nie jest dobry pomysł, a następnie widząc, że matka skłania się ku ofercie Kieravnosa, znalazł sobie wymówkę, aby zniknąć z miasta. Kieravnos i Arsinoi zawarli wkrótce ślub i najprawdopodobniej rządzili razem przez jakiś czas. Z pewnością niezbyt długi. Wkrótce, gdy tylko pan młody poczuł się wystarczająco pewnie, przejął władzę w królestwie. Kazał zgładzić pozostałych dwóch synów Arsinoi na jej oczach. Ona sama zaś, zdruzgotana, uciekła z królestwa na wyspę Samotrakę. Jakiś czas później Arsinoi powróci do swojej ojczyzny nad Nilem, gdzie zapewne dalej intrygując, zdoła zastąpić na tronie monarchii ptolemejskiej żonę swojego brata Filadelfosa, zawierając z nim szokujące dla helleńskiej opinii publicznej małżeństwo. Związek Arsinoi i Ptolemeusza Filadelfosa nie będzie miał jednak najprawdopodobniej podłoża erotycznego, a jedynie polityczne. Para nie doczekała się nigdy żadnych potomków. Rządy Kieravnosa w Macedonii nie miały jednak trwać długo.
Anna Świderkówna krótkie panowanie tego władcy streszcza w kilkustronicowym rozdziale o wielce adekwatnym tytule – Zbrodnia i kara. Popularna tradycja chciała widzieć zdradliwego Kierawnosa torturowanego przez duchy swoich ofiar, szczególnie jego dobroczyńcy – Seleukosa. Można powątpiewać, czy był jednostką podatną na coś tak trywialnego jak wyrzuty sumienia. Zemsta przyszła jednak z innej strony. W 279 roku do granic Macedonii zaczęły dochodzić zatrważające wieści o zbliżającym się północnym ludzie Celtów. Istnienie samych Celtów nie było niespodzianką. W końcu spotkał ich już Aleksander Wielki podczas swojej naddunajskiej kampanii w 335 roku, ponad pół wieku wcześniej. Od tego czasu ich obecność na północnych Bałkanach jedynie przybierała na sile. Lud ten był podobnie jak Macedończycy u szczytu swojego powodzenia, które jak zawsze w takich wypadkach przejawiało się skłonnością do ekspansji. Zagrożenie celtyckie było tak poważne, że do króla Macedonii zaczęli zgłaszać się wodzowie północnych plemion barbarzyńskich, m.in. Dardanów, oferując sojusz obronny przeciwko najeźdźcom. Kierawnos wyśmiał te oferty, wierząc, że Macedończycy, zdobywcy świata, sami dadzą radę odeprzeć zagrożenie. Celtowie również zdawali sobie sprawę z chwały otaczającej królestwo, które wydało największego zdobywcę w dziejach tej części świata. Spróbowali więc negocjacji, domagając się haraczu w zamian za rezygnację z wrogich zamiarów. Król Macedonii przegnał jednak posłów. W 279 roku dzika celtycka horda, licząca według źródeł nawet być może 160 tysięcy ludzi, spadła od północy na Macedonię. Jej król zaś stanął dzielnie do boju, nie zawracając sobie przy tym głowy takimi detalami jak sojusznicy czy posiłki. Z niewielką armią ruszył stawić czoła barbarzyńcom, ufny w przewagę macedońskiej taktyki, dyscypliny i oręża. Celtowie nie byli jednak kolejnym szczepem traków, illirów czy jakichś scytów. Ich sukcesy i nieposkromiona ekspansja w Europie nie wzięły się znikąd. Macedończycy nie dali rady najeźdźcom. Całe wojsko, jakie wyszło do boju razem z Kierawnosem, zostało unicestwione. Barbarzyńcy z północy pojmali rannego władcę, a następnie triumfalnie zamordowali go w swoim obozie. Jeńców złożyli w ofierze swoim bogom. Głowa Kierawnosa zatknięta na włóczni poprzedzała ich marsz. Celtyckie hordy ruszyły na południe, rozlewając się po Macedonii, Tesalii i w końcu Helladzie. Na świat hellenistyczny padł strach i widmo kompletnej zagłady. Końca cywilizacji. Podobnie jak podczas odległych wojen perskich, to niespodziewane zagrożenie skłoniło wiecznie wojujące ze sobą miasta państwa, a w ostatnich czasach także królestwa, do zignorowania wspólnych niesnasek, przynajmniej na jakiś czas. Nawet Antygon Gonatas i Antioch I, następcy Demetriusza Poliorketesa i Seleukosa Nikatora, przerwali działania wojenne, jakie toczyli ze sobą w Azji Mniejszej. Greckie polis również stanęły ramię w ramię do walki z przerażającym najeźdźcą, który dotarł aż do Termopil i Delf w środkowej Helladzie. Losy Hellady, Macedonii i całego świata hellenistycznego ważyły się wówczas tak samo, jak podczas wcześniejszego dwa stulecia inwazji Dariusza czy Xerxesa. Wbrew prognozom wszystkich czarnowidzów, cywilizacja nie upadła, a świat się nie skończył. Jeszcze nie tym razem. Miejsce długowiecznych diadochów zajęli ich epigoni. Następcy już mniej spektakularni, mniej błyskotliwi, ale równie zdeterminowani, aby z otaczającego ich świata wyrwać coś dla siebie. Im więcej, tym lepiej. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl/mrocznewieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom.